Cześć, tu Justyna, a to 125. odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu. Dzisiaj moimi gośćmi są Sara i Edwin, małżeństwo i autorzy kanału na YouTubie Światusy. Zaprosiłam Sarę i Edwina dzisiaj do siebie, dlatego że kiedy odkryłam ich kanał kilka miesięcy temu, przepadłam totalnie. Dlatego, że rzadko można się spotkać z tak dużą szczerością i z tak olbrzymim ładunkiem swoich doświadczeń przyjemnych, niekoniecznie nazwałabym ich przyjemnymi, ale przede wszystkim takimi bardzo trudnymi i kontrowersyjnymi na pewno w waszym środowisku, czy w waszym może byłym środowisku, o czym zaraz powiemy. I właśnie dzisiaj chciałam porozmawiać z wami o takiej odwadze, o tym, jak to jest zacząć nowe życie kompletnie. I w ogóle o waszej historii, bo uważam, że jest jedną z najciekawszych historii, na jakie w ogóle w życiu trafiłam, ludzkich. Więc jestem przeszczęśliwa, że przyszliście i bardzo wam dziękuję. I witam u siebie. My się cieszymy, że jesteśmy. To bardzo miło, co mówisz w ogóle swoją drogą. Nie, naprawdę, bo też widzę to po waszych komentarzach, że macie taką społeczność wokół siebie ludzi bardzo wam życzliwych. Czy na pewno się zdarzają też pewnie hejty, prawda? Jak wszędzie. To może zacznijmy od początku. Kim jesteście? Skąd powstał kanał? Znaczy, co było, jaka była potrzeba powstania kanału? I może od razu zadam pytanie, kto to jest Światus? To może najprościej powiedzieć, kto to jest Światus. Tak. W rozumieniu Świadków Jehowy, Światus to jest osoba, która nie jest Świadkiem Jehowy. I tu nie ma znaczenia, w jakiej ona jest religii, czy jest katolikiem, czy kimś innym. Po prostu jest to osoba ze świata, czyli spoza organizacji, brzydko nazywana, bo świadkowie bardzo to negatywnie słowo nie odczuwają, podchodzą do tego. Używają tego słowa. Tak, oczywiście w negatywnym kontekście. To nie jest takie określenie, które jest dziś oficjalne, to jest taka potoczna mowa. No i to się troszkę różni od tego, jak to określenie pojmują wyznawcy religii chrześcijańskiej, bo też się z tym spotkałem, że tu chodzi dla wyznawców, nie wiem, katolicyzmu, że to jest ktoś, kto nie jest chrześcijaninem z takim pojęciem na jednym kanale. Natomiast świadkowie tak to odbierają. Tak, ja powiem szczerze, że w ogóle to słowo pierwszy raz usłyszałam w ogóle z waszych ust. Ja nigdy go nie znałam, a w jednym z ostatnich swoich odcinków mówiliście o tym, że też waszą misją jest to, żeby z tego słowa zdjąć taki odium takiego świadkowskiego wulgaryzmu wręcz, nie? Że to jest takie... Tak. Bo oni na przykład potrafią powiedzieć, nie wiem, idziesz na kawę z koleżanką i ona jest właśnie, nie jest Świadkiem Jehowy i mama ci powie, co ze Światuską idziesz na kawę, to nie jest dobre towarzystwo, to jest właśnie w takich kontekstach używane. Tak, ono jest wewnętrznie bardzo używane. Raczej nie spotkasz się z tym, żeby ktoś do ciebie powiedział, o, ty Światusie jeden. To byłoby bardzo niegrzeczne. Może jacyś starsi świadkowie, takie babcie i dziadkowie, którzy już od lat tam są, ale to bardzo rzadko. Natomiast wewnętrznie to określenie, ono też jest piętnowane, żeby go nie używać. Mhm. Jakby świadkowie bardzo dbają o swój obraz, PR. Tak, o PR, żeby być dobrze postrzegani przez społeczeństwo. Natomiast zdarza się to, bo to bardzo jest zakorzenione w takiej świadkowskiej kulturze. Mhm. Ale sama nazwa, bo w ogóle tak nawiązując do tego, o co pytałaś, dlaczego ten kanał, bo ta nazwa w ogóle, my jej nie wymyśliliśmy sami. Ona istnieje. Mam na myśli to, że nie wymyśliliśmy jako nazwy kanału. A. To był czyjś pomysł, kiedy w pewnym momencie usiedliśmy i stwierdziliśmy, no może nagramy coś. Ale dobra, jak to się będzie nazywać? I tak siedzimy razem i się zastanawiamy. No i ten przyjaciel z Warszawy, jego koleżanka, byliśmy akurat tam w kontakcie, ja mówię, a to Światusy, to będzie taka śmieszna nazwa, bo ona była troszkę w temacie. Mówię, no dobra, zobaczymy, przyjmiecie Światusy. I zostało. Natomiast zanim do tego momentu doszło, to tak troszkę czasu upłynęło, zanim w ogóle postanowiliśmy, że będziemy nagrywać filmy. Do końca też nie wiedzieliśmy, że to taką formę przebierze. W ogóle trochę w tym przypadku nagraliśmy pierwszy odcinek i stwierdziliśmy, że wrzucamy, bo to takie pojęcie nam, tak jak mantra troszkę sobie powtarzamy, zrobione jest lepsze od doskonałego. Tak. Znasz, bo nawet w jednym odcinku Cię słyszałem, tak, że... Tak. Więc
Więc stwierdziliśmy, dobra, robimy. Tak, teraz no. Ten pierwszy odcinek, to nie możemy go oglądać oczywiście, bo się dużo nauczyliśmy, ale wtedy wrzuciliśmy i no, jakoś kliknęło to. Tak, byliśmy bardzo zaskoczeni takim odzewem, wiadomościami od osób, które zauważyły, że tego... My zauważyliśmy, że one tego potrzebują po tych wiadomościach. Natomiast nie spodziewaliśmy się tego zupełnie. Wydawało nam się, że to będzie coś trudnego. A zaczęło się to właściwie w taki sposób, bo to już jakiś czas po naszym odejściu, takim oficjalnym, na wakacjach w Chorwacji. Tam mamy takiego znajomego z jego rodziną. On jest takim aktywistą wśród byłych świadków Jehowy. Można powiedzieć, że najbardziej znanym na świecie, albo jednym z najbardziej znanych. No i jak go odwiedziliśmy, no to powiedział, dobra, to nagrywamy, chodźcie. No i trochę zestresowani, tacy nieobyci z kamerą, w ogóle... Czy to po angielsku było? Tak, jeszcze wywiad po angielsku. Stresujące. Tak, nie wiesz o czym, co będzie chciał wiedzieć, co będzie chciał, o co będzie chciał pytać, więc nas nauczyło to, że wyglądało to mniej więcej w taki sposób, że no dobra, siadamy, rozmawiamy, on poprawił sobie włosy, no dobra, wygląda. I tak wygląda. Miał potargane, no mimo okay. że poprawił. No wyjedziemy. I już. I zero takiego przejmowania się, a co ludzie powiedzą, nie wiem, że mam potargane włosy, że coś tam. Ja to się bałam, że wiadomo, w Polsce no oglądać powiedzą, że nie umiesz mówić po angielsku, no nie. A jakoś to poszło tak fajnie. Tak, i w ogóle społeczność, która jest wokół tego jego kanału, nie wiem, jak to powiedzieć, niezorganizowana? Zrzeszona? Zrzeszona, o tak można bardziej powiedzieć. To się okazało, że to bardzo dużo takich osób, którym on pomógł, zresztą nam też bardzo pomógł w poukładaniu sobie spraw po wyjściu, mimo że się wcześniej totalnie nie zdaliśmy, po prostu oglądaliśmy jego kanał. No i stwierdziliśmy, że może być fajnie, skoro ludzie tak odbierają nas, że mówimy o swoich doświadczeniach, no to może warto spróbować. Bo to jest jakby stan rzeczy na dzisiaj. Wiem, że macie na kanale ponad 15 tysięcy subskrypcji. Pewnie słuchaczy jest jakieś 10 razy tyle. Czy widzów? No, wy macie widzów. Tak. Bo to... Ale mówią, że słuchają sobie przed snem. No, bo to ja też was często słucham. I to jest stan na teraz, ale co było zanim powstały światusy, kiedy byliście świadkami, a nie światusami i kiedy ten świat wasz trochę inaczej wyglądał? Wy jesteście z rodzin świadkowskich, prawda? Czyli od urodzenia... No ja w takim dużym uproszczeniu mogę powiedzieć, bo to jest życie, które pamiętam od zawsze, chociaż mój tata nie był świadkiem. On dopiero został, jak miałem chyba 12 lat. Natomiast on nigdy nie był przeciwny tej religii. Więc jakby moje życie było takie typowe, jak wychowanej osoby w rodzinie świadków. Czyli to nie miało znaczenia, że tata nie był świadkiem wcześniej, po prostu wszystko wyglądało właśnie, bo tak ja samo. Jako świaduska od urodzenia, to dla mnie to jest też takie... musiałam dopiero was posłuchać i się dowiedzieć... trochę na ten temat, bo w katolickim, ja jestem w ogóle z takiej katolickiej rodziny, moja mama jest katechetką i tak dalej. I u nas, czy ja też już nie jestem jakoś tam bardzo związana z kościołem, ale jest tak, że jeżeli jesteś katolikiem, to dlatego, że byłeś małym dzieckiem, zostałeś ochrzczony i jakby wszystko, co się robi w tej rodzinie i w tej wierze jest po prostu, i święta są katolickie i obrządek i tak dalej. A u świadków jest chyba tak, że możesz być w rodzinie świadków, a nie musisz być świadkiem Jehowy, tak? Jaka jest różnica między byciem świadkiem Jehowy, a... Różnica jest pomiędzy właśnie tym chrztem, bo u katolików dziecko jest chrzczone jako niemowlę, a tutaj niby masz wybór. I zazwyczaj osoby wychowane w tej wierze świadków Jehowy biorą ten chrzest, mając tam kilkanaście lat. Zdarzają się co prawda niestety ośmiolatkowie, siedmiolatkowie. I to jest trochę taka różnica, że no, nawet gdybyś ty na przykład powiedziała tam mamie, przypuszczam, że tam za bardzo do kościoła nie chcesz chodzić, to raczej nie przestałaby się do ciebie odzywać. No nie, broń Boże, tak. Tak, a tutaj podpisujesz, znaczy bierzesz ten chrzest, to jest jakbyś podpisała umowę na całe życie. Że jeśli nawet nie byłaś do końca świadoma pewnych rzeczy, masz teraz 7, czy ja tam miałam 15 lat, to jeśli stwierdzisz w pewnym momencie, że nie, to jednak nie to,
to koniec. Cały zbór, cała ta społeczność, cała rodzina, która na przykład w tym jest, wszyscy przyjaciele się od ciebie odwrócą. To jest już droga w jedną stronę po prostu. Dlatego przede wszystkim najważniejsza rzecz tutaj jest ta, że dopóki ty nie przyjmiesz tego chrztu, to nie jesteś oficjalnie świadkiem. Więc jeżeli jesteś taką osobą, która nie przyjęła chrztu, możesz głosić, czyli chodzić od domu do domu z innymi świadkami, jako nieochrzczony głosiciel. Ale nawet gdybyś został nieochrzczonym głosicielem, jako dziecko, bo ja na przykład zostałem chyba w wieku 10 lat, to gdybyś w tym momencie zrezygnowała, na przykład ten stan by trwał kilka lat, do, nie wiem, do 20 roku życia, bo się uczysz, ale nie przejdziesz, tu jesteś cały czas tym nieochrzczonym głosicielem i ty rezygnujesz w tym momencie, to nie ma z tego powodu większych konsekwencji. Chociaż do nas piszą osoby, które również w takiej sytuacji były i zrezygnowały i spotykają się z tym ostracyzmem, odrzuceniem, przede wszystkim od osób znajomych, rzadko kiedy ze strony rodziny, chociaż to też się zdarza. Natomiast u świadków oficjalnie to nie jest zakazane. Natomiast ten chrzest to jest taka umowa. Ty tego nie podpisujesz na papierze, bo nic nie podpisujesz. Chodzi o taką symboliczną umowę. Zanurzają cię całą w wodzie i od tego momentu już masz do końca życia, musisz się tego trzymać. Jak odejdziesz, no to piszesz się na to, że z tobą zerwią warunki, bo to tak też mówią, że to ty się decydujesz na to, żeby z tobą przestaną utrzymywać kontakt. Tak, dlatego bardzo ważne jest rozróżnienie osoby, która wzięła chrzest, a która nie wzięła. No właśnie. Bo też nam na przykład piszą, że o, ja miałam właśnie koleżankę, świadka Jehowy i ona była świadkową na moim ślubie kościelnym, została chrzestną mojego dziecka. Ja się pytam, no ale ona miała chrzest świadków Jehowy, tylko została wychowana w takiej rodzinie. I wtedy się okazuje, że taka osoba wcale nie jest świadkiem Jehowy, tylko się jakoś utożsamia, bo mama jest, bo babcia jest, a może żyć sobie po swojemu i nikt nie robi z tego powodu problemu. Czyli taki niepraktykujący, tak, powiedzmy. Tak, tak, tak. Przy czym to wychowanie w takiej rodzinie, jeżeli rodzisz się jako dziecko świadków Jehowy, to ty tak naprawdę nie znasz innego życia, bo wiele rzeczy tobie się zakazuje. No właśnie, bo zaczynaliśmy od tego, jak twoje życie wyglądało, czyli żyjesz w rodzinie świadków Jehowy, idziesz do szkoły i co się dzieje? Czym się twoje życie różni od życia twoich rówieśników, którzy nie są? Nie wstajesz do hymnu. Nie wstajesz do hymnu, tak. Z pozoru no się niczym nie różni. Różnice będą widoczne w pewnych detalach, gdzie będziesz wtedy, będziesz inny. Bo na przykład normalnie chodzisz do szkoły, uczęszczasz na zajęcia, te, które musisz, odrabiasz zadania domowe, tak, i tak dalej. To wszystko jest normalne. Mhm. Natomiast kiedy będzie kwestia na przykład udziału w dodatkowych zajęciach, no to to już jest zachęta do tego, żeby tego nie robić. To nie jest tak, że jest wiele rzeczy nie możesz robić, bo świadkowie, nie wiem, czy to w ogóle by prawnie wtedy przeszło, mhm, jakby było wprost powiedziane, tego nie można, tego nie można. Najczęściej to jest taki piękny język ubrany, że nie zalecamy tego, że wybór należy do ciebie, ale ale wiele braci na świecie podjęło decyzję, żeby tego nie robić. Okej, czyli na przykład masz talent sportowy i masz zajęcia z piłki nożnej po szkole? Więc raczej nie. Nie mówię, że każdy świadek, bo tu też trzeba rozróżnić, że są wiadomo osoby różnie zaangażowane. Tak. Ale na przykład znam osobę, która zrezygnowała z kariery sportowej. Dobrze się zapowiada. Tak, z wielu różnych karier, ale tak jeszcze to pewnie gdzieś tam jeszcze wyniknie. Natomiast wracając do tej szkoły, jak to wygląda? Jako świadek Jehowy nie uczestniczysz w dyskotekach, nie uczestniczysz w jakichś przedstawieniach szkolnych, bo praktycznie każdy jest związany w jakiś sposób z religią katolicką albo z jakimiś zwyczajami i świętami, których świadkowie nie obchodzą, bo oni nie uznają żadnych. Mhm. Więc czy to będzie Dzień Kobiet, Dzień Babci, Dzień Matki? No oczywiście jasełka i wszystkie takie typowe. A czy możecie tak po prostu, nie wiem, czy się da w jednym zdaniu powiedzieć, dlaczego świadkowie nie uznają świąt? Oni to tłumaczą tak, albo coś jest związane, ma pogańskie korzenie, mhm, albo jest związane z kultem religii fałszywej. I czyli wszystkie inne religii to są religii fałszywe. Tak, wszystko. I w praktyce, jeśli masz cały ten rok szkolny na przykład, właśnie cały rok kalendarzowy, to nie ma rzeczy, które obchodzisz. Zaczynając od tych wielkich rzeczy, Wielkanoc, Boże Narodzenie, a kończąc na głupich walentynkach i Dniu Dziecka. We wszystkim tym nie bierzesz udziału. Oczywiście to jest tak, że
Pewne wydarzenia, uroczystości, one będą wrzucone do jednego wora. Są pogańskie, inne z kolei są katolickie, inne z kolei będą, jak będziesz żyła w innym kraju, no to tam jest inna kultura, no i będą przypisane do jakichś obrzędów religii fałszywej, tak to świadkowie nazywają. Więc w takim dużym uproszczeniu, ty nie uczestniczysz w niczym, chociaż takie zwyczajowe święta, czy jakieś wydarzenia pozalekcyjne, no to w pewnych zborach, czyli takich parafiach, jakbyśmy to porównali, niektórzy starsi, czyli tacy księża, oni przymkną na to oko, bo na przykład nie wnikają tak bardzo. W mniejszych miejscowościach taka kontrola będzie większa i będą bardziej pilnować różnych osób. Natomiast ja jako świadek na przykład uczestniczyłem, zdarzało mi się, że w jakichś zajęciach szkolnych typu jakiś SKS, ale później pamiętam, kiedy już stawałem się nastolatkiem, to zajmowało dodatkowy czas, więc ja po szkole zajmowałem się głoszeniem, czyli musiałem iść i odwiedzać ludzi w domach, czy im głosić. Więc jakby naturalne jest to, że te zajęcia zborowe wypierają tamte, a jeżeli ty nie poświęcasz zajęć czasu na te zajęcia zborowe, tylko na przykład na takie szkolne, to będziesz miała takie rozmowy i naciski, że no, możesz wykupić ten czas, na przykład zrezygnować z tych zajęć, a poświęcić się głoszeniu, bo to jest najważniejsza rzecz w życiu. To jest, nie ma nic ważniejszego. Wiem, że w jednym z ostatnich też odcinków mówiliście o tym, że mówimy tutaj o szkole, o zajęciach pozaszkolnych, że no, ta obowiązkowa edukacja okej, okay, ale jeżeli już taki świadek Jehowy na przykład chce iść na studia, no to też nie jest mu to zalecane, prawda? Też nie jest zalecane. U nas na przykład było w mieście mocno niezalecane. Oficjalne stanowisko też jest takie, że nie, jest niezalecane. Ale tak jak tu Edwin wspomniał, na przykład w miastach bardziej studenckich, na przykład w Krakowie, to tam na to się przymyka oko. Po prostu to jest takie bardziej normalne. Może też dlatego, że mogą spać w Krakowie ze swoimi rodzinami, bo na przykład u nas bardzo, pamiętam, w zborze demonizowano akademiki. Po prostu na pewno jak ktoś wyjedzie, to tam zaraz wpadnie w złe towarzystwo, będzie picie, narkotyki, jeszcze gorsze rzeczy. Tak, bo wszyscy to robią po prostu. Czy temat studiów i wyższego wykształcenia, bo to w różnych krajach będzie inaczej wyglądało, natomiast świadkowie oficjalnie sugerują bardzo mocno, że nie zalecamy pójścia na studia, bo bardzo często jest tak, że osoba, która idzie na studia, to ona odchodzi od świadków, kiedy zaczyna myśleć po prostu samodzielnie. Wiem, właśnie nie chcę spoilować, bo wiem, jak u ciebie się zaczęło to takie ziarenko wątpliwości. Gdzieś tam zostało zasiane. Tak, no to się zaczęło od myślenia. Właśnie od myślenia. Brawo. Ale tak jak Sara wspomniała, że w takim mieście jak Kraków to będzie większe przymykanie oka. I no tak, inne są okoliczności. Rozmawialiśmy z taką znajomą, która powie, że na palcach jednej ręki policzy osoby, które nie poszły na studia z jej zboru. U nas policzyłbym na palcach jednej ręki osoby, które by poszły na studia. I nawet jak Sara zaczęła studiować, to ja, ponieważ, jak to można powiedzieć... Pełniłeś funkcję pewną. Taką funkcję pełniłem w zborze, czyli byłem, to się nazywało sługa pomocniczy. Czyli taki trochę nie ksiądz, ale już pewne obowiązki były. I ja na przykład miałem rozmowy ze strony starszych, omawiane listę 10 pytań, czy ja powinienem stracić ten przywilej, bo tak to się nazywa przywilejem, ponieważ moja żona studiuje, czy nie. I ze mną omawiał to starszy zboru, żeby stwierdzić, czy na przykład nie gorszy innych zborze, no bo oficjalnie mówi się, że nie zalecamy studiów, a tutaj ktoś, kto powinien dawać przykład innym, a jego żona studiuje, no i jak to będzie odbierane i tak dalej, i tak dalej. Generalnie po tej rozmowie starsi powiedzieli, że Sara, jeżeli chce, może studiować, bo nie... Bo to nie jest w jakiś sposób takie gorszące. Ona mieszkała ze mną razem, bo już byliśmy małżeństwem. Natomiast były takie naciski, że jednak to nie jest dobry przykład dla zboru i dało się to odczuć, więc później czujesz taką presję, takie naciski podczas rozmów, takie sugestie, że powinna z tego zrezygnować. A żona mojego bliskiego przyjaciela studiowała i też na nią naciskano. Mieszkała 5 minut od uczelni, też byli no, po ślubie, tak? I zrezygnowała
Pół roku przed licencjatem. Zostało jej pół roku przez te naciski. Tak. Tak, więc on mówił, no ale przecież zostało pół roku, a tam jakiś werset z Biblii, ten nadzorca, który tam odwiedza zbór, mu przeczytał, że przecież to jest wszystko sterta śmieci, coś takiego, teraz dokładnie nie pamiętam. Jakiś przykład króla dopasował sobie tę interpretację i wyszło, że nieważne ile już to włożyła, powinna zrezygnować. I ona zrezygnowała z tych studiów pół roku przed. To jest dla mnie niebywałe, ale to też chciałam was zapytać o to, bo teraz sobie siedzimy i wymieniamy trochę te porozumiewawcze spojrzenia, no bo tak obiektywnie rzecz biorąc, no co może być złego w tym, że ktoś się chce kształcić, pozyskiwać jakąś wiedzę. I żyliście w tym świecie i podporządkowywaliście się tym zasadom i czy w waszym sercu, myślach, sumieniu mieliście jakieś takie, czy źle, może źle nazywam te słowa, ale jest po prostu coś takiego jak taki środek, wnętrze nasze, nie? I po prostu intuicyjnie czujemy, że coś jest okej, okay, albo coś nam trochę śmierdzi i tak dalej. Czy mieliście wtedy na przykład, ty Sara, jak właśnie były takie delikatne naciski, czy próby wywierania wpływu na ciebie, żebyś niekoniecznie może te studia kontynuowała, miałaś coś takiego, że uważałaś, że to jest nie do końca w porządku, czy? Wiesz co, ja zawsze bardzo w to głęboko wierzyłam i byłam bardzo posłuszna, bardzo byłam posłuszna. Jak kiedyś napisałam wpis na blogu i komuś się coś nie podobało, jakieś sformułowanie, to ja go usuwałam, żeby nie gorszyć. I z tym, że właśnie ja to okupiłam depresją na przykład, tak. Więc ja myślę, że tutaj może nie miałam takiej świadomej, nie uświadamiałam sobie, co mi przeszkadza, bo teraz po wielu latach ja widzę, że na przykład wiele rzeczy mi przeszkadzało, ale sobie z tego nie zdawałam sprawę i no troszkę to właśnie zakryła ta depresja. Człowiek się w ten sposób to miał, odkupił. Bo też jest tak, z tego co wiem od was i też od innych osób, które już nie są świadkami, z którymi mogłam o tym porozmawiać, no bo chyba ze świadkami nie za bardzo bym chyba mogła o tym porozmawiać. Znaczy, ale to jest właśnie ciekawe, bo często ktoś w komentarzach, na przykład jakiś anonimowy świadek pisze, no to może zaproście świadka i zobaczycie, czy jak jest naprawdę. I to nie jest tak, że na przykład takie osoby jak ty czy inne nie chcą zaprosić świadków, tylko oni nie mogą tak się pojawić. Ja nawet kiedyś chciałam w ogóle zrobić taki odcinek o różnych odłamach chrześcijaństwa, bo mnie to po prostu fascynuje. I też dlatego mnie fascynuje wasza historia, dlatego że to jest w ogóle odkrycie dla mnie takie, jakbym odkryła inny wymiar. I zaraz wam powiem dlaczego. Nie dlatego, że to są Świadkowie Jehowy są na przykład dla mnie jakimiś takimi, nie wiem, małpkami, na które się można popatrzeć czy popodglądać. Ale ja na przykład na podwórku w swoim mieście miałam rodzinę Świadków Jehowy i była to dla mnie zupełnie normalna rodzina. W sensie, no wiedziałam, że trochę jest inaczej, zresztą pamiętam, jak ja mieszkałam koło Domu Muzyki i Tańca, bo ja jestem z Zabrza i tam były, nie wiem jak się nazywają, takie duże zjazdy, kongresy. Więc ja też jakby kojarzyłam to, że ta wspólnota jest, bo tam wtedy przyjeżdżało mnóstwo samochodów, nie mogliśmy zaparkować, jakby po prostu rozumiałam to, zresztą moi rodzice też zawsze byli bardzo wyrozumiali. I potem moja prababcia została Świadkiem Jehowy, bo została wciągnięta. No, wiecie, przyłączona. Ludzie potocznie mówią, że się zapisała. Zapisała się. Chociaż świadkowie tego nie używają. Okej, okay, no to mówią po prostu, została świadkiem. Babcia została świadkiem. Poznała prawdę. Poznała prawdę z ust swojego zięcia. I babcia zaczęła przywozić takie czasopisma. Strażnice i Przebudźcie się. Tak, dokładnie. Tak, i ja byłam zafascynowana, bo one zawsze były takie kolorowe, tam było mnóstwo tych pięknych, takich aż przesyconych tych ilustracji, takich biblijnych i ja byłam tym zafascynowana. Z kolei moja babcia, nie prababcia, tylko mówiła, Justynko, zostaw to, nie czytaj za bardzo. Też babcia nam podmieniała Pisma Święte w domu, bo to też religia Świadków Jehowy opiera się na innym przykładzie Biblii niż tak, cała reszta przykład świata. Tak. I jak zaczęłam się zagłębiać w ten temat, to się okazało, że te moje koleżanki z podwórka po prostu żyją kompletnie innym życiem. Właśnie to, co wy mówicie, to nie świętowanie żadnych świąt, nie branie cukierków na lekcje od dzieci, które mają urodziny, to, że w pewnym momencie właśnie zaczęły mieć ograniczone kontakty z innymi dziećmi, to, że właśnie nie było ich na ważnych uroczystościach.
I teraz wiem, że ta rodzina się rozbiła. W sensie dzieci się odczepiły od rodziców. Znaczy pewnie rodzice zostali właśnie w tej religii. I to, co wiem od was i to, co też przeczytałam, bo po prostu mnie to zafascynowało, to to, jak wielkim kosztem odbywa się po pierwsze bycie w tej organizacji. I jakby twój przykład, Sara, jest dla mnie takim, myślę, że hardkorowym przykładem, czyli osoby, która... przez to, w jaki sposób byłaś w tej wierze, powiedzmy, prowadzona, doprowadziło cię do silnej depresji, myśli samobójczych, bo nigdy nie byłaś, tak jak mówiłaś, nie miałaś takiego poczucia, że jesteś wystarczająco dobra. Skoro nie jesteś wystarczająco dobra, to lepiej po prostu się zabić. Gdzieś czytałam to w twoim, nie wiem, czy wpisie, czy to był jakiś wywiad. I to jest dla mnie, czy odkrycie w ogóle tego świata było dla mnie po prostu jakimś takim przejściem do innego wymiaru. I właśnie chciałam trochę o tym z wami porozmawiać, bo religia świadków też dla mnie, dla Światusa z boku wygląda trochę tak, że tylko świadków trochę się straszyło, znaczy trochę. Właściwie to szykowało się ich na, dalej się ich szykuje, na koniec świata, na Armagedon. I tylko świadkowie zostaną ocaleni. I jak to jest żyć z takim przeświadczeniem, że codziennie mijacie ludzi, którzy nie są świadkami i którzy po prostu bardzo źle skończą. I to są też wasi znajomi, wasze koleżanki, koledzy z klasy, przyjaciele, nie wiem, czy przyjaciół mieliście spoza świadków, okej, to nie, ale jak to jest żyć z taką ciężką świadomością w ogóle, że innych ludzi czeka takie zło? Nie myślisz o tym. Ja w ogóle nie pamiętam takich myśli ze swojego dzieciństwa, już z dorosłości, że myślałem o tym, że ci ludzie, z którymi się spotykam, oni zginą. Przede wszystkim wynika to z tego, bo tutaj o rodzinie zaraz Sara opowie na pewno, bo już, ale jeśli chodzi o znajomych, to jakby nie ma takiej myśli w tobie, no tak, oni zginą. Może pod takim kątem to analizujesz, że oni zginą, ale jeżeli ty zaczniesz im głosić i oni zostaną świadkami Jehowy, to przeżyją. Więc taka myśl bardziej przyświeca większości świadków. Czyli to jest ta główna motywacja do takiego, może nie nawracania, ale nawracania, głoszenia. Tak, tak. Bo inaczej ciąży na tobie wina krwi. Jeśli to... na przykład Elwin ma przyjaciela, nie wiem, w klasie i on mu nie powie o tym, że jest świadkiem, że jest taka droga, prawda, jak to mówią świadkowie, no to jakby na nim ciąży wina krwi, bo ten przyjaciel, nazwijmy go Franek, się nie dowie o tym, nie? Przez Edwina, bo mu nie powiedział. Więc Edwin czuje motywację, żeby o tym mówić. Czujesz motywację, ale czujesz też strach. No bo nikt ze świadków nie ma pewności, że przeżyje Armagedon. Więc tak żyjesz cały czas w strachu, że być może umrę. Ale jeżeli będę wystarczająco głosił dużo i pomagał innym zyskać nadzieję na przeżycie tego Armagedonu, to istnieje szansa, że i ja przeżyję. Więc bardzo wiele osób cierpi z powodu różnych zaburzeń psychicznych. Wykańczają się wewnętrznie przez to, że żyją w strachu, choć sobie nawet nie uświadamiają tego, bo nie potrafią tego nazwać, nie potrafią tego zinterpretować. Ty jako świadek nie nazywasz tych rzeczy tak prosto, jak my to nazywamy. I ja tu tylko wspomnę, że ja miałam lata myśli samobójcze, miałam pierwsze myśli samobójcze, miałam 13 lat. I jak w końcu zdecydowałam się, już naprawdę było źle, to już Leosia się urodziła. Miałam jakieś 25 lat, poszłam do psychiatry, to ja poczułam taką ogromną ulgę, że ona mi powiedziała, że ja mam depresję, bo ja cały czas sądziłam, że mi nic nie jest. Że to, że ja tam sobie fantazjuję o śmierci i tak dalej, nie, to jest normalne po prostu, bo przecież jestem w najszczęśliwszej organizacji i jak ja mogę mieć jakieś problemy? I ja znam pełno osób w zborze moim własnym, które lecą na antydepresantach, tylko żadna nie pójdzie na terapię, bo to już by było za duża ingerencja, jedynie więc leki. I to jest straszne. Czyli 12 lat myślenia o śmierci, o zakończeniu swojego życia. Tak, samookaleczanie się, różne tak. I to wszystko ukrywałam, bo ja na przykład miałam naprawdę super dzieciństwo, ja mam super rodziców i mój brat, też wychowany tak jak ja,
też odszedł od świadków. On w ogóle kompletnie inaczej, ale na mnie jakoś to coś w tym było, że ja się pod to poddałam, a mój brat na przykład nie, chociaż byliśmy tak samo wychowywani. Znaczy, tak. Depresja też jest chorobą, która dotyka no, wielu ludzi, więc niekoniecznie musiałaś pewnie ją mieć wywołaną przez bycie świadkiem Jehowy, ale na pewno rozumiem, że to ci nie pomogło, tylko pogłębiało tak, ten stan, tak? Tak, to znaczy no, te osoby, z którymi, specjaliści, z którymi rozmawiam, wiadomo, to nie jest zero-jedynkowe, że o, jesteś świadkiem, masz depresję, ale że na pewno bardzo wpłynęło. Tak, sposób życia świadków, sposób myślenia się bardzo często do tego przyczynia, no bo to są jakby takie warunki sprzyjające temu. Chociaż oczywiście nie u każdego takie problemy się pojawia. Natomiast to, co jeszcze tutaj pytałaś odnośnie tego życia w tej świadomości, że twoi znajomi zginą i to Sara w swojej rodzinie. Tak. Ja sobie myślałam o mojej babci, o moich ciociach, no takie równe babki, takie kochane osoby, pomagające innym, nam jako rodzinie pomagające, mimo że my byliśmy świadkami, a oni nie. I sobie myślałam, jak to jest. I wpadałam w ten taki mechanizm, u których wielu świadków jest, że na pewno Jehowa jakoś to wymyśli. Co z tego, że tu w strażnicy piszą wprost, że nie dość, że musisz być świadkiem, to jeszcze musisz być wystarczająco dobrym świadkiem. Nie, na pewno będzie inaczej. I ja pamiętam, miałam takie rozmowy ze świadkami i oni mówili, nie, mój tata nie jest świadkiem, ale Jehowa go uratuje. A ja wtedy pokazywałam, ale zobacz, tu napisali, że tak nie jest. Nie, to nieprawda, co tu piszą. I w ten sposób sami stawali się takimi odstępcami jak my, ale oni sobie nie zdawali z tego sprawy. Sami jakby nie rozumieją, co jest zasadą tej grupy. To znaczy, dla mnie jest to dziwne, bo Bóg jest ten sam, co dla innych chrześcijan. A ten Bóg, taki na przykład, nie, ja mogę mówić tylko jakby o swoim doświadczeniu jako katoliczki, jest miłosierny. I nawet, znaczy, to też jest to, że świadkowie Jehowy świetnie znają Pismo Święte. Co prawda swój przekład, ale znają na wyrywki. Niestety w religii katolickiej jest tak, że na religii, która jest w szkole od zerówki, czy od pierwszej klasy, się tego Pisma Świętego nie czyta, więc ja na pewno nie mam takiej wiedzy, jaką wy macie, ale z tego, co wiem, a wiem, myślę, że nie mało, to ten Bóg jest miłosierny i wcale nie trzeba być chrześcijaninem, nie trzeba w Niego wierzyć, wystarczy być dobrym człowiekiem i ten Bóg na pewno nas zbawi. Więc jak słucham na przykład właśnie o tym, że ten Jehowa jest taki... No, oni też mówią, że jest miłosierny. Znaczy, świadkowie nie przedstawiają Boga w ten sposób, że On zaraz wszystkich ludzi wybije na świecie. To dopiero... Ale czytałeś kiedyś takie fragmenty w odcinku, które mnie zmroziły tam, tak. Takie drastyczne wręcz. Tak, jakby na tych się świadkowie nie skupiają w fragmentach. Tak jak powiedziałem, że troszkę to jest wyrywkowo. My będąc świadkami uważaliśmy, że Biblię znamy bardzo dobrze, Sara nie wiem ile, naście razy przeczytała, czy ileś. Ja również, ja nauczałem ludzi, jak na przykład jakieś miałem wykłady, czy jak głosiłem ludziom. Człowiek się nie skupia na tych złych rzeczach, skupia się na tych dobrych, omawia się na zebraniach fragmenty, które mówią, że Bóg jest kochający, że jest miłosierny, że Bóg jest miłością i tak dalej, więc jakby są pewne rzeczy, nie wiem, można powiedzieć, że troszkę przemilczane w pewnym sensie, chociaż oczywiście one gdzieś się tam pojawiają, ale zawsze to jest w taki sposób przedstawione, że nawet jak to jakaś zła rzecz się działa i tam ileś było wymordowanych ludzi, to jest pokazane, że to było dla dobra narodu wybranego, albo że teraz jak ludzie zginą, to w tym Armagedonie, to nie skupia się na tym, że oni zginą, tylko na tym, że ale nadal mają nadzieję, żeby przeżyć. Tak, bo właśnie stąd też wynikają często myśli samobójcze, bo jeśli umrzesz przed Armagedonem, to masz szansę zmartwychwstać. Więc to jest takie, co się bardziej opłaca, czy czekać na ten sąd, w którym być mimo tego... Ty mówiłaś chyba o tym w kontekście tak. Swojej babci, w którymś chyba odcinku, dobrze pamiętam? Znaczy, to chyba mówiłam o tych moich myślach samobójczych i innych osób, które niestety był przypadek, że kobieta popełniła samobójstwo właśnie przez ten strach przed Armagedonem. Tak, to się zdarza, że na przykład ktoś zamorduje swoją rodzinę, tylko dlatego, żeby... No, osoba, która ma jakieś tam zaburzenia psychiczne, to poważne. Mhm. Na przykład dopuszcza się takiego czynu, ponieważ wierzy, że dzięki temu na pewno wszyscy zostaną zmartwychwstani, bo świadkowie wierzą, że zapłatą, która płaci grzech, jest śmierć. Więc jak ktoś umarł,
to ma zmazany grzech i znowu czysta karta i może zmartwychwstać. Natomiast teraz żyjąc, no to będzie ocena, czy przeżyje, czy nie. Czyli są dostateczne takie, tak? No tak, troszkę to inaczej No wygląda, tak, u ale... was, no, czy, przepraszam, że tak mówię u was, Nie, ale jakby mówię, rozumiemy. wiecie, co mam na myśli, taki skrót myślowy. Ale jest coś takiego, co na pewno wydaje mi się, że łączy świadków i chociażby katolików. I wydaje mi się, że to chyba łączy większość religii. I to jest poczucie winy, że się właściwie wzrasta cały czas w takim poczuciu winy, grzechu, że się jest właśnie takim niedoskonałym człowiekiem, ale ta niedoskonałość nie jest czymś, co powinno z tego człowieka zdejmować, to takie, ten taki ciężar dążenia do doskonałości, tylko wręcz przeciwnie, że jesteś niedoskonały, że możesz być lepszy. I chcę trochę przejść do tego, że nawet jeżeli, nie wiem, jesteśmy grzeszni, robimy rzeczy nie tak, no to Bóg jest miłosierny, więc możemy sobie jakoś liczyć na Jego, nie wiem, miłosierdzie, wybaczenie i tak dalej. I nawet jeżeli, tak jak mówiłaś na samym początku, że jeżeli ja bym na przykład dzisiaj stwierdziła, że już właściwie tak trochę mnie po drodze z Kościołem, to oczywiście moja mama będzie miała z tym problem, ale raczej będzie miała ze mną kontakt. A chciałam trochę opowiedzieć, porozmawiać z wami o tym, jak to jest, kiedy świadek odchodzi, a jego rodzina nie odchodzi. I tutaj trochę chciałam właśnie pogadać o tym, jak to u was wyglądało, bo była dynamika taka, że to nie było tak, że wy sobie chyba razem klasnęliście, słuchaj, odchodzimy, tylko to było trochę inaczej. Jedno z was wcześniej to poczuło, drugie później i chciałabym właśnie o tym porozmawiać, o tym momencie podjęcia decyzji, bo wydaje mi się, że to jest, no ja sobie nie wyobrażam żyć z takim piętnem, że już nie czuję tego i wiem, że coś jest nie tak i że żeby być w zgodzie ze sobą, to muszę odejść, ale wiem, jakie czekają mnie konsekwencje. Jeszcze chciałem się tak odnieść do tego wprowadzenia odnośnie tego poczucia winy, ponieważ jakby jako świadek, tak jak powiedziałem wcześniej, że masz głosić, bo w ten sposób na przykład pomagasz drugim, i mogą przeżyć ten Armagedon, wtedy jakby nie czujesz tego strachu i lęku i tak dalej. Natomiast jako świadek to jest też ciekawa rzecz, że tam nie ma powiedziane na przykład, ile ty masz głosić, ile ty masz rozmawiać z ludźmi. Nie ma jakichś określonych sztywno norm. Jest taka tyle, jedna ile norma. Możesz. Jest taka właśnie jedna norma, którą sam na siebie nakładasz, że masz robić wszystko, co w twojej mocy. I jeszcze jakoś inaczej to w jednym wersecie z Biblii jest powiedziane, że... A już nie pamiętam. Tak, no, uciekło mi, ale chodzi o to, że żeby robić wszystko, na co cię stać. Bo jak robisz, żeby robić wystarczająco to jest tyle, ile możesz. Więc ty cały czas się napędzasz, trochę jak w korporacji, no nie? I taki wyścig ciągły. No, byłem w tym miesiącu te 20 godzin na głoszeniu. Ale czy może mógłbym więcej, bo gdzieś tam było napisane w strażnicy, że bracia w Afryce to muszą przejść rzeki pełne krokodyli i oni idą na to zebranie, a mi się na przykład nie chce, albo nie chce mi się iść w sobotę o 9, tu pada deszcz, jest zimno, ale oni idą, to może ja też dam radę, bo żyję w takim fajnym kraju, w którym mogę to robić. No i to jest takie nakręcanie się, no nie? Tak. No ale powiedz, jak to postawiłeś mi przed faktem dokonanym, że znaczy, nie chcesz być świadkiem. W pewnym momencie sobie tak przyklasnęliśmy, dobra, odchodziły, jak już się dogadaliśmy. No tak, ale to już się dogadaliście, bo ja słyszałam waszą historię, która się zaczęła w liceum, tak? Jak miałeś 16 lat. Tak, ja czytałem różne materiały, mimo tego, ale nie pod takim kątem, żeby jakby obalić moją wiarę, tylko byłem ciekaw, co ludzie mówią o świadkach. Robiłem coś złego. Bo świadkowie nie mogą czytać? Dokładnie. Niczego, co jest o świadkach z innych źródeł niż od świadka. Okay. Tak, nieważne, czy to będzie taki podcast, czy to będzie filmik na YouTubie, czy jakaś książka. A ja bardzo dużo czytałem, ale wszystko zaczęło się od tego momentu, jak w szkole nauczyciel na historii o Babilonie było, zdobycie Jerozolimy przez Babilon i ja mówię, jestem przekonany, wszystko wiem i się zgłosiłem do odpowiedzi i mówię, tam 607 rok,
A on mówi, że nie, zły 587. No ja się zacząłem trochę z nim dochodzić, ale w końcu wyszło, że w podręczniku tak było napisane i tam była różnica tych 20 lat. I to jest taka, no niby taka niewinna sytuacja, natomiast sama data jest kluczowa dla świadków Jehowy, ponieważ z tą datą związane są ich inne nauki. Ponieważ tam w skomplikowanych obliczeniach świadków, według tego 607 roku, da się wyliczyć rok 1914, który jest taką datą kluczową dla świadków, najważniejszą. A co się wtedy stało? Według świadków wtedy zaczęło panować Królestwo Boże W niebie. w niebie, I szatan został a strącony. szatan został zrzucony na ziemię, bo wcześniej był w niebie. I przez to była pierwsza wojna światowa, też jak sobie tłumaczą, potem druga wojna światowa i wszystko, co się dzieje, że te choroby, epidemie, trzęsienia ziemi, to wszystko to jest wynik, efekt działań szatana i dowód na to, że żyjemy w dniach ostatnich, więc ten Armagedon to on już jest tu za rogiem, nie? Bardzo blisko. I w związku z tym rokiem 1914 jest kolejna nauka świadków, która mówi, że nie przeminie to pokolenie, to słowa Jezusa, że nie przeminie to pokolenie, które pamięta, jak to się wydarzyło. Czyli świadkowie nauczali, że ci, co pamiętają rok 1914, to będą jeszcze na ziemi żyć i przyjdzie Armagedon. Ale to przeminęło już. No właśnie, i tu jest cały problem w tych naukach, w tej nauce, że ona była wielokrotnie zmieniana. No bo Armagedon nie przychodził, no i zaczęto interpretować, że może najpierw to miały być osoby, które były, nie wiem, świadome, nie, najpierw Ale to ty już namaszczone. odpływasz Tak, mocno. ale nie, bo to jest To ciekawe, ciekawa tak. rzecz, że najpierw to miały być osoby, które były namaszczone, tak, no, były takimi przez Boga wybranymi świadkami, no ale nie przyszedł, no bo wiadomo, ileś człowiek lat żyje. No to może chodziło o osoby, które były świadome. Miały tam, nie wiem, po 10 lat, mogły Tak. pamiętać. Potem, które się urodziły i tak dalej, obecnie jest to tak skomplikowane, że nawet sami świadkowie tego nie rozumieją, bo chodzi o zazębiające się pokolenia i ten okres się wydłużył do 150 lat i to jest nadal pokolenie, które Tak, pamięta. a jak tego nie rozumiesz i powiesz na zebraniu, że tego nie rozumiesz, że ci się to nie klei, to jesteś odstępcą i out, no nie? Od razu? No od razu może nie, ale wiesz, jak zaczniesz gnębić, to Tak. trzeba powiedzieć, że czekaj na Jehowę, to się wyjaśni, będą tak zbywać cię troszkę. Tak, natomiast kwestia tego, że to się zmieniało na przestrzeni lat wielokrotnie i świadkowie początkowo przepowiadali tą datę Armagedonu, to jakby nie każdego otrzeźwiło, że coś tu musi być na rzeczy. Natomiast Czyli ty masz 16 lat i to to ziarenko ziarenko niepewności niepewności już już tak. kiełkuje Dlatego to ja ziarenko. mając to, co przed chwilą powiedziałem w Tak. głowie, dlatego to mnie zainteresowało, zaintrygowało, No chciałeś o co wiedzieć. chodzi, więc zacząłem szukać. I zrobiłem błąd, bo zacząłem szukać w internecie. A nie powinienem szukać materiałów o świadkach, no ale wiadomo, źródła Zrobiłeś historyczne błąd chciałem jakby w kontekście w tego kontekście świadków. wiary. Bo powinienem szukać w materiałach świadków. Strażnica bardzo dokładnie opisuje, dlaczego 607 rok i... A dla światusów, którzy was jeszcze nie znają, co to albo kto to jest Strażnica? strażnica? Strażnica, czyli czasopismo Świadków Jehowy Główne, tylko my tak Tak. często mówimy strażnica na organizację, tak Okej, skrótowo. rozumiem. No i albo mówimy organizacja, albo JWR, to już taka... Jasne, a bo świadkowie też oprócz Pisma Świętego posługują się właśnie strażnicą, czyli takim czasopismem, które jest wydawane i ono też stanowi podstawę waszej Wiary. wiary. Tak, jakby nie interpretujesz sobie sama Pisma Świętego czytając, tylko masz do tego odpowiednie książki, czasopisma i interpretujesz według tego, co jest tam napisane. Są takie specjalne skorowidze, w których masz zestawienie, że ten werset jest w tej strażnicy opisany i tam sobie czytasz, jak go rozumieć. I praktycznie cała Biblia jest tak opisana. Bo strażnice wydają od 1800 któregoś roku, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, więc jest bardzo dużo materiałów. Wiadomo, te pewne nauki z biegiem lat się zmieniają, jak chociażby ta o tym pokoleniu. Ale ja ten błąd, który zrobiłem, no to zajrzałem nie do tych materiałów, bo mi troszkę z lenistwa, bo stwierdziłem, że w Google się szybciej wyszuka, a po polsku nie było takiej biblioteczki z tymi publikacjami, trzeba było w papierowych wersjach szukać. No i natknąłem się, że jednak tysiące dowodów są na to, że to był 587 albo 586
chyba 8 rok. No ale około 20 lat różnicy. Różnicy, 20 lat później. No i więc jakby to się, to wskazywało, że całe wszystkie inne nauki no, się sypią, no bo przecież to, co jest podstawą wiary, jak ta data jest zła, no to wszystko tak. się nie zgadza. Mimo tych lat badań i studiowania strażnicy. Ale nie odszedłeś wtedy. Nie, ponieważ jakby odrzuciłem te wątpliwości, bo stwierdziłem, że... No, dysonans się pojawił, nie? Tak, dysonans poznawczy się pojawił tutaj. No, na pewno coś jest na rzeczy, na pewno pojawią się nowe dowody archeologiczne, na pewno za ileś lat coś wykopią z ziemi i będzie jasny dowód, że to o to chodziło. I odsunąłem, chociaż ten okres on nie był taki natychmiastowy, bo ja badałem różne rzeczy i nawet wyparłem informację, taką ja to wspomniałem na kanale, że chronologia biblijna nawet tego nie potwierdzała. I nawet gdzieś tam się dokopałem, na jakimś forum ktoś dokładnie opisywał, że w tym roku tego króla i z tych wyliczeń wychodził też nie ten rok, który uświadczył. Czyli zadałeś sobie w ogóle niesamowicie dużo trudu, żeby to zbadać. Moim zdaniem, czy tak jak ja na to patrzę. Bo trzeba znać i historię, i pismo, i mieć tam taką detektywistyczne takie zacięcie, żeby... Troszkę tak, chociaż świadkowie jakby ten okres historii bardzo wnikliwie badają na zebraniach, analizują. Oczywiście to jest wszystko wyłożone jak kawa na ławę, no nie? Krowie na rowie. Tak. Tak jest, tak ma być, w tym roku to się stało, ten król... Czy to jest w ogóle też ciekawe, że to jest nazywane interpretacją Pisma Świętego, że ty możesz i interpretować Pismo Święte, ale tak na dobrą sprawę to po prostu musisz się nauczyć czyjejś interpretacji, nie? Dobrze to rozumiem? No tak jest. No. I nawet jeżeli byś w rozmowie z kimś powiedział, no zobacz, no ja to rozumiem w ten sposób, no to ktoś ci pokaże strażnicę, ale w strażnicy jest napisane tak. I ty masz tak myśleć i w ten sposób to analizować. I już parę razy spotkałem się z takim określeniem, kiedy do takiej sytuacji dochodziło i że na przykład kogoś zapytano, jakby ci powiedzieli, że Biblia, ona ma czarny kolor, jest biała, mimo że widzisz, że jest czarna, to masz mówić, że jest biała. To jest takie, już kilka razy się z tym spotkałem, że tak starsi powiedzieli, ty podpisałeś się no, przez ten chrzest, że idziesz za organizacją. I co powie, co się zmieni, co powiedzą, ty się zawsze masz z tym zgadzać. Ale wiecie co, dla mnie to jest straszne, bo to po prostu kompletnie człowieka pozbawia zaufania do samego siebie, że po prostu już sam nie wiesz, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Jest jedna prawda. No tak. I nawet to określenie prawda, tak. Ono funkcjonuje bardzo mocno wśród świadków Jehowy, ponieważ ty całe życie mówisz, poznałem prawdę i teraz już wiem wszystko o świecie, wiem dlaczego ludzie umierają, wiem kiedy ten świat się skończy, wiem wiele innych rzeczy, bo poznałem prawdę. I już od samego tego określenia i tego, że jako dziecko mówi się, dorastałeś w prawdzie, nie ma, że wychowałeś się w rodzinie świadków, nie, wewnętrznie się mówi, dorastałeś w prawdzie. Miałeś wątpliwości, zacząłeś... dociekać, dlaczego je masz, skąd one się biorą. I okej, okay, postanawiasz, że zaufać jednak Bogu, nie kontynuować tych swoich podejrzeń, powiedzmy, nie rozwijać ich i wracasz, powiedzmy, na łono wiary, czy nigdy z niej nie odchodząc, ale jakby bardziej się wdrażasz dalej w religię. Tak, to nie było do końca takie, tak jak wspomniałem, takie świadome, że ja analizowałem to pod tym kątem, że miałem jakieś wątpliwości co do tego, w co wierzę. Oczywiście racjonalizowałem wiele rzeczy. Na pewno to się wyjaśni i będzie dobrze. I zacząłem robić karierę w organizacji Jehowy. No właśnie, bo ty doszedłeś całkiem wysoko. Prawie zostałeś starszym, bo jakby... No, starszym... Czyli takim proboszczem. Starszym, tak? Czyli takim proboszczem. No miałem takie rozmowy, w których starsi powiedzieli mi, dlaczego nie zostanę, nie podobało im się pewne rzeczy w moim sposobie bycia, między innymi ja po prostu, ja rzeczy nazywałem po imieniu i mówiłem, co mi się nie podoba, a ktoś, kto jest taki niepodporządkowany, no to raczej nie nadaje się do takiego szanownego grona i ja po prostu, no jak były takie spotkania, to mówiłem bardzo często, że mimo, jak się ten nadzorca obwodu, czyli taki starszy, co odwiedza i robi taki biskup. Audyt. Biskup, tak. On odwiedza zbory i sprawdza, czy się tam zastosowano do
do jego wskazówek, które udzielił pół roku wcześniej, no i wszyscy oczywiście mówi, że tak. No to ja wtedy mówiłem, no nie do końca się zgodzę, ponieważ to nie wygląda tak, jakbyś tego oczekiwał. No i ja wtedy byłem już taki, na takiej skreślonej. Bezczelny. Tak, oczywiście nie mówiłem tego w takim kontekście jakimś niemiłym, złym. Ja po prostu naprawdę chciałeś mi zależało, dobrze. Żeby te wskazówki były wprowadzone, bo uważałem je za słuszne. Niemniej to skutkowało tym, że tym starszym nie zostałem i tam mi wytknięto parę takich drobnych rzeczy. Chociaż nie zgodziłbym się zupełnie z nim, bo zarzucono mi, że tam nie dbam o osoby starsze, a tymczasem dbałem o jakąś konkretną osobę, ale to myślę, że nie jest warte w tym momencie, żeby to analizować. Natomiast tą pozycję, którą miałem w zborze, to był taki sługa pomocniczy. Słudzy pomocniczy, oni zajmują się takimi dodatkowymi rzeczami, nie stricte związane z nauczaniem zborze, chociaż to też się tym zajmowałem, ale w mniejszym zakresie. Ja organizowałem tereny, to u nas na kanale opowiadałem, kto gdzie ma głosić, jak to ma być podzielone. Zajmowałem się nagłośnieniem właśnie na takich Czy taka kongresach. Bardziej egzekucyjna, że... No, w pewnym sensie tak. Kiedyś literaturę zamawiałeś też, nie? No, to takie dodatkowe zajęcia organizacyjne. Natomiast nie można powiedzieć w takiej hierarchii świadkowskiej, że gdzieś tam wysoko zeszedłem, bo to jest bardzo na takim lokalnym szczeblu kilkunastu zborów. Ale miałeś ambicje, żeby... W pewnym momencie miałem ambicje, żeby skończyć taki specjalny kurs, wtedy to się nazywał kurs usługiwania. Trzeba było chyba być starszym albo sługą, tak. I wtedy się wyjeżdżało, 2 miesiące to trwało na odosobnieniu, nie można było mieć wtedy, trzeba było być samotnym, w żadnym związku, ale poznałem Sarę i nie wyszło. No później mieliśmy ambicje, żeby skończyć kurs dla małżeństw, bo później takie rozwiązanie też wprowadzono. W ogóle jeszcze przecież mieliśmy ambicje, żeby misjonarzami zostać. Tak, no kurs też. Dla małżeństw, ale i wyjechać gdzieś w teren. Tak. Jak się nazywają te tereny? Wymagające? Tak, tereny z większymi potrzebami, czyli tam, gdzie brakuje świadków do głoszenia. No mieliśmy takie ambicje, ale no niestety życie potoczyło się tak, że szybko się pojawiło dziecko, no nie? Więc też... I który mamy wtedy rok? Ile wy wtedy macie lat? Ja mam 20-21, rok 2011. Tak. No i żyjemy sobie w naszym małym mieście. Tak, chodzimy na zebranka, na głoszenie z dzieckiem. A ja zapominam o wszystkich swoich wątpliwościach i w zasadzie nie śledzę tych materiałów. Czasami gdzieś mi się coś przewinęło, ale jakby do tego nie wracam, bo wydaje mi się, że trzeba po prostu poczekać i na pewno się coś znajdzie. Jasne. I tak mija czas do roku 2006? Nie. 16? Tak, bo Leosia się wtedy urodziła. No. Tak, i wtedy zaczynają się problemy, bo też w tym okresie mniej więcej wybucha skandal w Australii. Tam, potężna tam, afera, no. Państwo tak. się zajęło przypadkami nadużyć, molestowania, wykorzystywania dzieci w różnych kościołach, nie tylko u świadków. Tak. Natomiast jakby ten raport, który był po całej tej komisji, bardzo jasno wskazywał, że świadkowie powinni wiele poprawić, ponieważ wewnętrzne procedury stwarzają ryzyko do wystąpienia takich sytuacji częściej niż wśród innych religii. Czyli jeżeli jesteśmy świadkami albo wiemy, że jakiś świadek jest pedofilem, to mamy obowiązek zgłaszać to tylko w zborze i w zborze to jest zatajane, tak? To chyba... Mniej więcej... Teraz się troszkę zmieniło. Ale wtedy? Wtedy tak, ogólnie to szło do starszych. I tu ogólnie jest największym problemem jest ta procedura dwóch świadków. Czyli jeśli na przykład mnie by ktoś skrzywdził, ja powiem, nie wiem, on mnie skrzywdził, to on powie, a gdzie drugi świadek? Albo ta osoba się musi przyznać. Ale ty w ogóle miałaś takie doświadczenie, prawda? Czy nie mówimy o tym? Wiesz co, nie, to nie jest już, to nie była aż tak wielka bo sprawa ja to mam w tej chwili. Gdzieś z jakiegoś wywiadu z tobą. Tak, ale to wtedy bardzo naciskali, a to nie była aż taka wielka, istotna sprawa. Ja bardziej właśnie byłam w kontekście tego bycia świadkiem potwierdzenia słów kogoś, kto właśnie został bardziej skrzywdzony. Że miałam potwierdzić, że dana osoba miała takie skłonności. Rozumiem. Tak, to co tam było druzgoczące w tym raporcie, to wynikało, że były takie sytuacje, że ktoś dopuścił się takiego wykorzystania osoby małoletniej i został wykluczany ze zboru. Czyli my się oczyszczamy, nie chcemy mieć z tą osobą nic wspólnego, ona nie jest świadkiem, my jesteśmy czyści, bo ktoś jest poza zborem. I jak cię wykluczają, to masz szansę zawsze wrócić do zboru.
no mija jakiś czas, musisz poznosić to, że ktoś z tobą nie będzie rozmawiał, przychodzisz na zebranie, nie witałem się z tobą. Wiecie, i tak szczerze, dalej. To są nawet chyba większe konsekwencje niż w kościele katolickim. No, tam tak. Się nie wyklucza, tam się po prostu przenosi. Tak, ale... tylko nikt nie wie też, nie? Tak, tu zbór nie wie. Okej. I chodzi mi o to, że nawet w takiej sytuacji, jak taka osoba została wykluczona, nikt nie wie, że ta osoba się tego dopuściła, bo po prostu pada komunikat, ta osoba nie jest świadkiem i tyle. Ona chodzi na zebranie i może zostać przyłączona. No bo dajemy już drugą szansę każdemu. I taką osobą nie zajmowały się władze i ta osoba wracała do zboru i pojawiały się po raz kolejny, że ta osoba skrzywdziła kolejne dziecko. I to było takie coś, co na przykład bardzo trzeźwi człowieka, no bo jak? I zaczynasz analizować i okazuje się, że wiele sytuacji zaczyna wychodzić na jaw, bo ludzie czują taką, jak słyszą historię innych, to też zaczynają sami mówić o tym, że na przykład coś jest o takich trudnych swoich przeżyciach, że ktoś został wykorzystany w dzieciństwie przez starszego zboru i druga osoba o tym mówi i tak dalej. I nagle widzisz, że jest wiele takich osób i dostrzegasz, że jest tu większy problem w tym wszystkim. Ale jakby w tym momencie jeszcze mnie tak nie do końca to ruszyło. Mimo, że widziałem takie rzeczy, to dowody i nawet ja poszedłem do starszych z tymi materiałami, mówię, zobacz, takie materiały. A miały się z internetu. Tak, przy czym ciekawą rzeczą jest to, że w ogóle to bardzo dobrze, że ta sytuacja z tą komisją wynikła, ponieważ oficjalne, rządowe materiały, które mówiły o świadkach, one nie były na takiej cenzurowanej liście jak wiele innych. Więc to sprowokowało wielu świadków do tego, żeby się z tym zapoznać. Legalnie. Tak, więc jak ktoś powiedział, a ja o tym czytam, a skąd, albo ja na stronie rządowej z Australii komisji, bo to było publicznie opublikowane, stąd tam miałem, jakby tu wybijałeś ten argument z ręki, że ty masz z takiego nielegalnego, odstępczego źródła, bo za samo czytanie takich materiałów mogliby cię wykluczyć również. Samą chęć zapoznania się z tym. Ale wtedy jeszcze jakby to ja usunąłem znowu ze swojej myśli. Tam nie wiem, ale to nie na długi czas, ponieważ sytuacje tam w naszej rodzinie się tak potoczyły, ale o tym chyba dzisiaj nie chcemy jeszcze mówić. Dokładnie, które spowodowały już taki efekt domina. Po prostu ja tam wspomniałem w tej naszej historii, że w ogóle z kimś porozmawiałem i ktoś pokazał, że ma takie same spostrzeżenia na tematy wiary, na tematy świadków, jak ja miałem tamte 10 lat wcześniej i stwierdziłem, że jednak ze mną wszystko jest w porządku, bo niezależnie doszliśmy do takich samych wniosków. No i wtedy już mnie to tak ruszyło. Mówię, no coś tu jest jednak na rzeczy. No i co, wtedy idziesz do Sary i mówisz jej o swoich wątpliwościach, czy...? Jeszcze początkowo nie było to tak, że powiedziałem, Sara, słuchaj, ja już nie wierzę i odchodzę. Trwało to, nie wiem, 2-3 miesiące. Dokładnie ciężko mi teraz to jakoś sobie ułożyć, ale pamiętam, że w drodze do pracy słuchawki na uszach i na YouTubie słuchałem w zasadzie jakichś filmików, różne kanały i to jakby już mi pokazało szerszy obraz tego, w co wdepnąłem, a nie wdepnąłem, no bo się urodziłem tak. Zostałeś tak. No i już w pewnym momencie straciłem całkowicie wiarę w tą organizację. Pamiętam taki wieczór, że mówię, Sara, nie wierzy, ja już nie wierzę w organizację. Ja wierzę w Boga Jehowę, ja wierzę w Jezusa, ale w tą organizację już nie wierzę. I koniec. Ja mówię, my jesteśmy... Nie pamiętam, czy wtedy użyłem tego mocnego określenia, że jesteśmy w sekcie, ale powiedziałem, że to jest koniec z naszej kariery, mojej przynajmniej kariery. I co wtedy, Sara, czułaś? No, jakby mnie zdradził, bo nie na to się pisałam. Tak, tak. Znaczy byłam w szoku, miałam nadzieję, że to jest jakiś kryzys i chyba to mnie powstrzymało, żeby iść do starszych, bo powinnam oczywiście natychmiast lecieć do starszych, nakablować na niego. Ale, tak, ja ci wtedy powiedziałem, tak, nie, bo mnie wykluczą. Tak, i bałam się tego, że go wykluczą. Miałam nadzieję, że to jest chwilowy kryzys i że jakoś uda mi się go z powrotem przeciągnąć na tą prawidłową stronę, ale no mieliśmy ciche dni.
No, taki kryzys małżeński był. Już ja widziałam, że jestem po separacji, samotna matka, ciągam te dzieci na zebranie. Czyli po prostu jakby rozwiązaniem dla ciebie tej sytuacji był rozwód. Znaczy, no nie mogłam wziąć rozwodu. No wiadomo, ale separacja, rozstanie. Tak, bo zagraża mojemu zdrowiu duchowemu, więc to jest sytuacja, w której świadkowie zezwalają na separację. Widzisz, i bardzo dobrze, bo gdybyś wtedy powiedział, uciekasz, to bym cię nie wyciągnął stamtąd, no nie? Tak, no. I tak żyliście przez jakiś czas w takim... Nie, to nie było jakoś długo, ze 2 tygodnie myślę. I co się potem stało? Ty mi chyba pokazałeś ten biuletyn Dominikanów, kojarzę. To się często do niego odwołujemy, bo to jest bardzo fajny, przydatny materiał. Tam są, czy jesteś w grupie destrukcyjnej i to tam... To jest artykuł na ich stronie. Tak, kilka pytań. Ja mówię, weź tylko przeczytaj, tam, nie? To są w ogóle badacze, którzy badają sekty, prawda? I zajmują się wyciąganiem ludzi... No i... Takim też tak. Wsparciem duchowym chyba dla rodzin, prawda? Osób w sekcie. Tak, i tam było po prostu, nie wiem, 20 pytań. Mhm. Czy grupa, do której należy, jest destrukcyjna, czy jest sektą, coś takiego. Tak. Tak, i ja wtedy stwierdziłam, że okej, okay, jeśli to jest prawda, w czym ja jestem, to to się obroni. To ja zbiję jego argumenty, nie? Tak. I ty chyba poszedłeś spać, ja to przeczytałam. Mówię, kurde, całą noc czytałam. Czytałam w jakieś różne strony po angielsku, po polsku też. I rady mówię, nie, ja nie chcę w tym być, nie? Tak po prostu. Tak po prostu. Tak, 20 parę lat uczenia się, budowania swojej wiary w tym kierunku, w jedną noc legło w gruzach. No bo wy dzisiaj macie, jesteście w okolicach 30. Tak. Świadkami byliście, czy no, żyliście w prawdzie przez 27? 7 lat, no. I to jest po prostu kosmos. I co się wtedy dzieje? No bo jakby ja sobie to tak wyobrażam, że na drugi dzień nie jesteś w stanie się obudzić i po prostu sobie tak chyba normalnie żyć, nie? Najtrudniejszy jest ten pierwszy moment, żeby się odważyć, sięgnąć po inny materiał, bo masz taki wewnętrzny, tak ogromny strach i tak ogromne poczucie winy, że robisz coś złego, że ranisz Jehowę, że... No nie wiem, że po prostu to na pewno skończy tak, się tak, jakimś piorunem z tak, nieba. Dokładnie. Ja na przykład Edwin szukał, a ja nigdy, ja zawsze byłam tak grzeszna, posłuszna. I nawet jak na przykład czasem były takie pozytywne artykuły o świadkach w jakichś tam portalach, to nigdy ich nie czytałam i nie czytałam komentarzy, bo wiedziałam, że tam na pewno to jest niebezpieczne. No, więc jak wtedy się... To był ten moment, że ja się musiałam przełamać i się przełamałam. I myślę, że wtedy wiele tych rzeczy, które mi w środku bolały, tkwiły gdzieś tam podświadomie, one po prostu nagle wypłynęły. I wtedy mieliśmy obsługę, taką właśnie specjalny tydzień. Wizytę tego biskupa. Tak? I ja mówię, ja pójdę, dobrze, pójdziemy na zebranie ostatnie w niedzielę, ja więcej nie pójdę na zebranie. Pójdziemy jeszcze teraz, bo jest ta obsługa i jakby, bo nie wiedziałam, co zrobić. No jasne. Tak, ja jeszcze byłem tym sługą pomocniczym. Tak. Ja w spotkaniu uczestniczyłem tych na przywileje tych usługujących braci podczas tej obsługi, a już wtedy też z brodą poszedłem, już byłem tak postrzegany, no, już buntownik. Nie można brody nosić? Nie. Nie, w niektórych krajach jakoś jest to dozwolone, ale generalnie nie można. To źle świadczy o tobie. Broda pierwszy znak odstępcy. Tak. I bardzo często jest tak, że jak ktoś zaczyna odpływa od świadków, to zapuszcza brodę, mężczyzna, i to już jest sygnał. Ale słuchajcie, tak, bo ja rozumiem, że będąc w takiej organizacji, to sobie myślisz, no dobra, no ale po prostu my musimy wyglądać ładnie, schludnie, czysto, bo w ogóle to też świadków można w ogóle zobaczyć na ulicy. Oni się wyróżniają. Mają takie grzeczne, eleganckie, ale takie, no nawet nie są, to nie jest elegancja, to jest taki poprawny, grzeczny strój. W takich bardzo neutralnych kolorach. Panowie, którzy noszą zawsze koszule z krawatami. I faktycznie, jakby ja sobie tak sobie wyobrażam, że będąc w tej organizacji, mogłam sobie myśleć, no, że to po prostu jest właśnie dlatego, żeby z szacunkiem mówić o Bogu i tak dalej. Ale tak patrząc teraz na te organizacje z takiego nie do końca uczciwego punktu widzenia, czy w sensie jakby, że te intencje są może nie do końca uczciwe, to właśnie to są takie super metody na to, żeby wyłapać najmniejszy sygnał, że ktoś zaczyna odpływać, nie? Tak, to jest. Broda, to krótka jest po spódniczka. Prostu, tak powiedziane. Znak odstępstwa. Aha, z nim coś jest nie tak. Chociaż na przykład są też tacy świadkowie, którzy noszą brodę, to pojedyncze osoby, znam osobiście takiego, i on głęboko w to wierzy, ale on jest takim świadkiem,
takim mało praktykującym, przyjdzie na zebrania, więc jakby takie osoby też się zdarzają. Oczywiście nie możemy zgeneralizować, że jak ktoś ma brodę, to odstępca. Tak, ale to co jeszcze chciałem powiedzieć, że byłem na tej wizycie, ale nagle, w tym momencie stwierdziliśmy, że odchodzimy, koniec, nie będziemy chodzić na zebrania. No i było wielkie zdziwienie w zborze, bo... Tak, bo to właśnie, bo świadkowie dzielą się na takie osoby bardzo mocno zaangażowane w to życie i takie, które, no nazwijmy to może wierzące, ale nie praktykujące, czyli zebrania sobie, to całe życie sobie, a co ja sobie robię w domu, to sobie, nie? No i my byśmy ci bardzo wierzący. Jak coś było powiedziane na zebraniu, to tak ma być, koniec, kropka. Więc jak my po prostu nagle przestaliśmy całkowicie całą rodziną chodzić na zebranie, no to o co chodzi? I było dużo zaraz telefonów, nacisków, co się z nami dzieje. Ale obraliśmy taką taktykę, że mówimy, nie chcę na ten temat rozmawiać. I całkowicie ucinaliśmy rozmowy, więc zaczęły się różne podchody. Na przykład do mnie do pracy przychodzili tak niezapowiedziani, bo wtedy wiedzieli, że będę. Albo wypytywali inne osoby, co tam Edwina, co wiesz. Na przykład moją mamę, wiem, że pytano o to, co się z nami dzieje. Bo na przykład nas widziała w pracy, to z nami się widziała, to co się dzieje. Więc zaczęło się takie szpiegowanie, ale nie mieli żadnego potwierdzenia, że my wiem, że jesteśmy w bagnie i chcemy uciekać z niego. Było troszkę tym ułatwieniem to, że ja wtedy poszłam do psychiatry też i ja po prostu, no ja faktycznie stwierdzono depresję i ja byłam wtedy w strasznym stanie, ale no trochę użyłam tego jakiej tarczy, że ja nie odbieram żadnych telefonów, ja o niczym nie gadam. Jestem chora, nie będę na ten temat dyskutowała. Nie jesteś na siłach. A powiedzcie mi, czy to było też tak, że jak już wiedzieliście, że nie pójdziecie na żadne zebranie, to czy wiedzieliście, że odejdziecie w taki sposób, że zostaniecie wykluczeni? Czy inaczej, nie można chyba odejść i nie zostać wykluczonym, prawda? Znaczy, można. Bo można się ja wiem, że jest coś takiego, że się świadek wycisza, wygasza. Są trzy opcje. O właśnie. Pierwsza to jest taka, tylko to zajmuje dużo lat, na przykład mamy takie też osoby ze znajomych, że po prostu powoli zmniejszasz swoją aktywność w zborze, aż w końcu przestajesz w ogóle tam być, mija wiele lat i tak jakby w oczach społeczności nie jesteś uważana za świadka Jehowy, chociaż technicznie jesteś. I wtedy nawet możesz obchodzić urodziny i tak dalej, i bylebyś się tym może za bardzo nie chwalił, ale... To jest taka jedyna furtka wyjścia dla tych, którzy chcą nadal mieć kontakt z rodziną. Ale to trwa lata. Opcja jest taka, że na przykład zrobisz coś grzesznego z punktu widzenia organizacji, nie wiem, na przykład zaczniesz palić papierosy, na przykład, i nie wykazujesz skruchy za to, no to wtedy jesteś wykluczony, to jest jakby taka kara. No jest jeszcze odłączenie się. To jest to, co my zrobiliśmy w sumie, czyli że sami odchodzimy, że nie chcemy być świadkami. Nie zrobiliśmy nic z punktu widzenia świadków złego, nie wiem, bo oni to wykluczają za alkoholizm, za seks pozamałżeński, za różne rzeczy. Nie, to była jakby nasza decyzja. Tak. Tylko że wtedy nie wiedzieliśmy, że odejdziemy jeszcze. Znaczy, tak. Wtedy to najważniejsza rzecz była to no, te kontakty z rodziną, a głównie chodziło o moją siostrę, która nadal jest świadkiem. Chcieliście po prostu je zachować. A tak, ona zbliżała się jej wesele świadkowskie. I wtedy było pewne, że my nie będziemy na weselu mojej siostry. Nie będziemy mogli z nią uczestniczyć w tym wydarzeniu, no bo ona jakby w sumie nas by zaprosiła, to każdy świadek miałby obowiązek wyjść z tego wesela, ale z drugiej strony no, do tego by nie doszło, bo my też byśmy nie robili jakichś problemów, masz nas zaprosić na wesele. Po prostu byście nie przyszli. No, wiadomo. Więc jakby chcieliśmy przeciągnąć tą sytuację i to trwało rok wtedy. Więc my tak się ukrywaliśmy, w pewnym sensie unikaliśmy, aż do tego momentu, jak już było po tym weselu, no nie? I dopiero wtedy się stwierdziliśmy, że sytuację wyjaśniamy, no nie? Jeszcze po drodze była taka sytuacja, że troszkę raz nam się język rozplątał na jednym spotkaniu i tam opowiedzieliśmy tym naszym znajomym, że pewne mamy wątpliwości. A to byli świadkowie? Tak. To było taka po prostu spotkanie towarzyskie i były takie czynniki sprzyjające rozwiązłości języka. No i słowo do słowa. Serum prawdy. Tak.
No i okazało się, że po prostu oni no, powiedzieli starszym od razu, może nie tak szybko, bo to starsi też ich naciskali, powiedzieli, że mamy z nimi kontakt, ale powiedzieli, że... To jest no, taki prześladowczy w ogóle. No jest prześladowcze, tak. Niestety to się da się spotykać z taką ciągłą kontrolą, czy ktoś gdzieś tam nie robi czegoś złego, no bo oni chcą być czyści, chcą, tak to nazywają, czysty w takim sensie, że nie może być w organizacji Świadków Jehowy osoba, która grzeszy, bo wtedy Bóg nie będzie błogosławił w tym zborze, więc trzeba go wyrzucić. Oczywiście najpierw jest chęć pomocy i jakby takiego wsparcia dla tej osoby pod takim kątem, żeby na przykład nie robiła czegoś, na przykład nie myślała. Mhm. Nie? Oczywiście to samo będzie się tyczyło palenia papierosów, tak. Masz przestać palić i z automatu kogoś nie wykluczą, nawet jak mu się zdarzy upić jeden czy drugi raz, ale jeżeli ktoś nie będzie chciał się dostosować do tam jakichś mierników, to zostaje wywalony. Tak samo będzie się tyczyło samodzielnego myślenia, niestety. I jakby to było w międzyczasie, natomiast później po weselu mojej siostry, no to Sara zrobiła wielki coming out. Na blogu. Tak, znaczy najpierw miałam wielki atak, nie wiem jak to nazwać, bo ja wtedy byłam na antydepresantach, na lekach przeciwlękowych, ale ja po wesele bardzo odchorowałam, bo ponieważ były plotki, że Edwin jest odstępcą i wszyscy myśleli, że jestem ta biedna, że na pewno on mi nie pozwala przyjść na zebrania. I to, co ja widziałam, jak się zachowywali na weselu względem Edwina, póki nie popili, albo na sali tej królestwa, jak był wykład i jak słyszałam, że kobieta ma czekać na męża z ciastem, bo inaczej... Jak ten wróci z pracy. Tak, bo inaczej on sobie może znaleźć taką atmosferę domową gdzie indziej. Albo, że kobiety, które chodzą leczyć się na terapię, to potem się dziwią, że mąż je zostawia, to jest ich wina, coś, takie teksty. To po prostu wyszłam, łyknęłam sobie te moje leki i się cała trzęsłam, ja nie byłam w stanie tam wytrzymać. A na weselu oni Edwina nie widzieli, on był przezroczysty, dopóki nie popili. Bo to też jest tak, że czy wy jeszcze wtedy nie odeszliście oficjalnie, więc ale teoretycznie... były pogłoski, tak. Że Edwin ma odstępcze poglądy już. Czyli na wszelki wypadek lepiej nie mieć z tobą kontaktu. Tak, no ale było wesele i trzeba było no, się trzeba jakoś było. Odnaleźć w tej sytuacji, więc... A to wesele było w Wałbrzychu? Tak. Więc my jechaliśmy kawał drogi i w ogóle wszyscy znajomi z tego zboru, z naszego miasta też przyjechali tam kilkaset kilometrów, bo moja siostra tam się wyprowadziła właśnie na ten teren z większymi potrzebami. No więc jakoś musieliśmy sobie się ze sobą spotkać i jakoś poradzić. No ale ja to bardzo odchorowałam. I ja jak wróciłam, miałam załamanie i jak już się doprowadziłam do porządku, to powiedziałam, że ja nie, ja już mam dość, ja muszę być wolna od tego. Tak, i miałam napisany ten mój wpis i to on mnie zachęcił, żebym to opublikowała. Tak. Nie powiedziałam, że... Bo miałam go wysłać w ogóle, na początku miałam go wysłać do starszych, jako pocztą, list. Tak, albo kilku znajomym myślałam, że może wyślę, a on zachęcił do tego, żeby to poszło publicznie po prostu. No bo skończyłoby się tak, że starsi by to przeczytali, do Sary by zadzwonili, czy podtrzymujesz, tak, dziękuję, nie jesteś świadkiem, do widzenia. A w zborze by wszyscy mówili, aha, puszcza się, zdradza męża. Odbierają ci wtedy możliwość tej twojej narracji, twojej opowieści. Więc Sarę bardzo, bardzo naciskam, bardzo nie chciała tego zrobić. Ale mówię, masz dziewczyno w ręku takie narzędzie, którym możesz po prostu przemówić do nich, żeby wybić im te argumenty z rąk i no i opublikowała. No i się stało to tak bardzo szybko znane, bo to taki znajomy nasz, znaczy wtedy jeszcze go nie znaliśmy, ale napisał do nas, a ja to wrzucę na wykop, pozwalacie mi? No dobra, wrzuć, bo nawet nie wiemy, co to wykop, no nie? Wtedy. Jezu, no tak. Przepraszam, że się z tego śmieję, ale no to jest takie w ogóle... No i wrzuci, a tutaj nagle, wiesz, patrzę, ile osób, a tutaj, wiesz, 500, 600 osób co sekunda na stronę, no nie wiem, co się dzieje? I... Serwery padły? Nie, nie padły. Okay. Ja byłem przygotowany. No to bardzo dobrze. Tak, ale to było, to ciekawe było, że ludzie faktycznie to czytali, ale przeczytanie tego wpisu to zajmowało, nie wiem, bardzo długo, 20 parę minut. Tak.
ja tam w statystykach patrzę, tam nie wiem, 80% ludzi przeczytało całość, no nie? Mówię, no coś jest na rzeczy. I później no ta lawina, o której tam wspominaliśmy też, że się odezwali z WP, ta dziennikarka. Ja mówię, Sara, już jak idziesz, to idziesz. Za ciosem. Mhm. Za ciosem. No. Teraz już powiedzą jedno, no to masz możliwość sprostowania. Tak, ale tu już jest ten wir, w który wy wpadliście, ale ja chcę wyłapać ten moment, w którym wy jesteście zdecydowani, że odchodzicie i wy musicie wiedzieć, jakie konsekwencje tego wszystkiego będą. I czy was to po prostu totalnie nie przerażało i nie stwierdziliście, dobra, to może się powygaszamy tak stopniowo, żeby przynajmniej mieć kontakt z bliskimi, bo to groziło tym, że wy po prostu stracicie rodzinę całą. To ty może zaraz powiesz, bo u ciebie to jest bardziej dramatycznie, bo ja miałam to szczęście, że miałam dużo rodziny, nie świadków, którzy zawsze wspierali, o czym mówiłam też wcześniej. I na szczęście duża część mojej rodziny jakby stwierdziła, że będzie miała ze mną kontakt. Mój brat też odszedł zaraz po mnie. Ale co to chciałam powiedzieć? Ale ja na przykład nie mogłam, mnie męczyło to życie w tym fałszu, bo też miałam myśl, czy nie czekać latami. Był taki krótki moment, że planowaliśmy schodzić z radaru tak stopniowo. Ale ja nie mogłam, stwierdziłam, ja nie chcę w tym być, mnie to męczy. Mnie męczy to, że ja muszę choinkę pod osłoną nocy kupować, bo się boję, że mi starszy wleci na chatę i ja nie chcę żyć w tej kontroli. Więc ja po prostu wiedziałam, że będą konsekwencje, ale no wzięłam to na klatę, bo to było dla mnie, zważyłam sobie, ważniejsza była ta wolność wtedy. No, ale Edwin to miał trochę trudniej. Tak, o wszystkim jeszcze nie mogę powiedzieć, natomiast wiedziałem, że spotkają mnie konsekwencje związane z, znaczy inaczej, wiedziałem, że się mogę spodziewać tego, ale liczyłem, że do tego nie dojdzie. Więc początkowo, dopóki kiedy oficjalnie mnie tam nie ogłosili, że nie jestem już świadkiem. Tak, bo on pół roku później byłeś po mnie nawet, no nie? Mhm. A oni tego nie pożenili? Dosłownie, że ty jako żona nie, właśnie, odchodzisz, to... Właśnie to było ciekawe, bo ja odeszłam i nagle się okazało, że to Sara była ta zła. Nie Edwin, bo wcześniej było na odwrót. I nawet mówiono, no ale ta Sara to Edwinowi zrobiła, no on jest biedny. Nawet dzwonili do niego, że mu pomogą, żeby przyjechał. To było raz. No ale ty mogłeś mieć wtedy z Sarą kontakt? No jako mąż, jeżeli odchodzisz, to mogłem, pewnie by mnie zachęcali do tej separacji, jeżeli to by dotyczyło na przykład dzieci, mieszkającym pod jednym dachem, to są takie sytuacje dopuszczone, że w rodzinie mogą być, jeżeli ktoś odchodzi. Ale często się zdarza, że na przykład dziecko, jak jest pełnoletnie, to wyprowadź się z domu, jeżeli sam. Taki film widziałam właśnie świadkowski, że tam chłopiec, czy taki dorosły syn właśnie opuszcza, że on właśnie, chyba rodzice właśnie mówią, bo on chyba zaczyna wątpić i mama mu mówi, że to jest czas, żebyś odszedł. I potem taki pusty pokój, tam puste miejsca, wszystko. Chyba ten nawet synu marnotrawny. Nie wiem, czy wy tego nie publikowaliście. Taki fragment mogliśmy pokazywać, no. Tak, przepraszam, off top. Tak, ale jeśli chodzi o te konsekwencje, no to moja rodzina, ta najbliższa, no to była świadkami, natomiast kuzyni, wujek, ciocie, to albo oni podchodzili już trochę wcześniej i wtedy ja z nimi nie miałem kontaktu. No nie, więc jakby w tym momencie już sobie zdawałem sobie sprawę, że jakby odzyskam pewne relacje, to nie było łatwe, natomiast wiedziałem, że coś stracę, no nie, na przykład miałem bliskiego przyjaciela, z którym razem firmę prowadziliśmy i naprawdę byliśmy bardzo blisko, kilka razy dosłownie wieczorami w tygodniu się spotykaliśmy, tak towarzysko, no i jakby ta relacja zniknęła. Obecnie nie mamy żadnego kontaktu. Nie mam kontaktu ze swoją siostrą. Z jej mężem, no to też, no nie znam swojego szwagra. No widziałem go łącznie godzinę czasu. Pół godziny przed weselem. No tak, ale milcząc wesela. Pół godziny. Czyli się po prostu też nie znaliście, tak? Pół godziny przed tym ślubem raz z nim rozmawiałem, jak się spotkaliśmy i jeszcze raz pół godziny, a potem na weselu. No i jakby nie mamy teraz okazji do tego, żeby jakoś tą więź zacieśnić, no nie? Natomiast no, moja siostra też prawdopodobnie miałaby z tego powodu problemy, gdyby ze mną utrzymywała kontakty, naciski. Właśnie mi się to też was bardzo podoba, bo nie wiem, czy moi słuchacze kojarzą wasz kanał, na pewno są osoby, które znają.
ale wy bardzo często, bo z jednej strony jakby bardzo krytycznie wypowiadacie się o samej organizacji, ale macie olbrzymią wyrozumiałość dla samych świadków i często mówicie o tym właśnie, żeby na przykład nie robić im przykrości, żeby właśnie, tak jak ty mówisz, że wiedziałeś, że twoja siostra mogłaby po prostu mieć problemy i też jest z racji tego, że ja trochę znam osób, które odeszły, taki przykład znajomej, której mama była świadkiem, czy no, już nie żyje mama, była świadkiem Jehowy, a ona jako jej córka odeszła od świadków i mama zerwała z nią kompletnie kontakt, kiedy ona była w ciąży. I kiedyś ja jej zapytałam o to, no bo wydaje mi się, nie ma chyba silniejszej więzi między ludźmi niż więź matki, rodzica z dzieckiem. I jeżeli jesteś w stanie tę więź po prostu rozciąć nagle, to wydaje mi się, że to jest po prostu, no kurczę, trochę niewybaczalne, nie? I pytam jej, czy ty masz w ogóle żal, jak ty w ogóle byłaś w stanie matce wybaczyć? A ona mówi, no ale moja mamusia po prostu była w tej organizacji, ona w to wierzyła, ona się po prostu bała, ona nie mogła zrobić inaczej. I ja też u was to widzę, że wy macie taką niesamowicie wielką empatię, no też pewnie z waszych doświadczeń to wynika. Ale ja was za to bardzo podziwiam, bo myślę, że można też inaczej odejść z jakiegoś toksycznego środowiska, po prostu no tak bezlitośnie, nie? Troszkę. A wy bardzo często właśnie apelujecie o to, żeby świadków dobrze traktować, żeby nie robić im problemów, bo oni po prostu będą mieli potem jakieś srogie konsekwencje z tego tytułu. Wiesz, ludzie są różni w różnych grupach, wyznaniach i my po prostu uważamy, że szkodliwe są te zasady, które tam panują. Dla mnie osobiście, jak ktoś jest świadkiem Jehowy, to niech sobie nie będzie, no nie? Najgorsze jest to, że przez te zasady cierpią ludzie, rodziny są rozrywane, chociaż oni oficjalnie się tego wypierają, że umierają dzieci, bo na przykład jest zakaz transfuzji krwi i dochodzi do takich sytuacji, albo to, że no, matka nie ma kontaktu z córką, mimo że by chciała, to jest coś, co uważamy za ogromny problem, mówimy o tym i przez to, że mówimy, uważamy, że też w jakiś sposób takie naciski na tę organizację mogą w jakiś sposób wpłynąć, że coś się zdziała. Nie tylko my sami, bo wiele osób o tym mówi. I też może nie tylko na organizację, ale jeśli ktoś już nawet się skusi, i świadek aktywny skusi i obejrzy nasz odcinek albo innego youtubera i stwierdzi, no ci odstępcy wcale nie płoną ogniem piekielnym i może faktycznie mogę na przykład odezwać się do swojej siostry, która jest wykluczona i mieć z nią jakąś tam relację i nic złego się nie stanie, to pod tym kątem raczej, że nie musisz czuć wyrzutu sumienia z tego powodu. A czy wy macie sygnały od obecnych świadków Jehowy, że was oglądają? Tak. No, tak oficjalnie nawet niektórzy piszą w komentarzach. Niektórzy piszą wprost, że oni teraz mamy takiego stałego widza. On nam pisze na przykład, że właśnie został pionierem stałym i że on tu jest po to, żeby nas ze mną nawrócić. Aha. Bardziej mówię o takich świadkach, którzy nie przychodzą tam, żeby was nawracać, tylko na przykład właśnie powiedzieć wam, że dzięki wam wiem, że nie jestem sama z wątpliwościami. Czy sam? To macie tak, takich tak. ludzi? Tak, ale to głównie anonimowo piszą. Oczywiście. I właśnie często się zaczyna tak. Przepraszam, że nie subskrybuję, przepraszam, że nie obserwuję, ale nie mogę, bo to i to. I potem leci cała historia. I te historie są, ja uważam, o wiele bardziej poruszające niż nasze, bo nasza historia na szczęście ma happy end. My nie mamy jakichś, nie wiadomo jakich dylematów, co zrobić ze sobą, no nie? A tu tak, ludzie mają. Są takie historie, że później, nie wiem, spadł się nie da w nocy. Hmm. Są tragiczne sytuacje często. Ja nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, że jeżeli się rozpada jakiś związek, to jest najmniej dramatyczna sytuacja z tych wszystkich. Ale dostajemy takie informacje, dlatego też robimy to, co robimy, pomimo tego hejtu, z jakim się spotykamy, ponieważ ludzie nam piszą, że potrzebują, że teraz sobie byli w stanie poukładać to w głowie, bo mieli jakieś wątpliwości, a nagle zauważyli, że to oni nie są sami z tym, że ktoś jest w stanie ich zrozumieć. Nawet jak nie każdemu odpowiemy, bo tych wiadomości czasem tak dużo, że
no nie jesteśmy w Nie da stanie, się. ale chociaż samo to otworzenie się tych osób i napisanie tych wiadomości, które są bardzo długie często, to im pozwala sobie to ułożyć w Tak, głowie, wypowiedzenie tego wewnętrznie. chociaż. No, więc piszą, że teraz czuję, że nie jestem sama. I ten taki mit odczarowujemy, że odstępca, to wiadomo, jest taki stereotyp odstępcy u świadków, że na pewno właśnie narkotyki, alkohol, nie wiadomo co, bo przecież nie możesz po prostu sobie żyć, nie? I teraz jak mijają 2 lata od odejścia mojego oficjalnego i tak właśnie ludzie piszą, że no w sumie wy sobie normalnie żyjecie, no nie? Macie tam rodzinę, jeździcie sobie czasem gdzieś tam na Czasem. wakacje, wszystko jest okej. Okay. Bo świadkowie myślą, że skoro nie organizacja, to gdzie my pójdziemy? Że nie ma alternatywy, A co że. się właśnie z wami dzisiaj dzieje? Z nami? No dobrze jest. Nie zrzeszacie się nigdzie, prawda? Nie. Nie mamy potrzeby. Chociaż. Znaczy, najpierw jest taka. Po organizacji to często się zdarza, jest taka ogromna awersja do religii, jako samej w sobie, do grup. I człowiek tak nie chce nigdzie wstępować. A po czasie to, jak już ten pył opada, ten kurz, człowiek sobie zaczyna układać pewne rzeczy. I na przykład no, u nas się okazało, że my nie potrzebujemy tego. Mamy znajomych, którzy na przykład są zaangażowani w jakieś grupy religijne, albo są na przykład, nie są zaangażowani, ale wierzą różnych bogów, bo tutaj mamy naprawdę takie spektrum religii i wiary u naszych znajomych, że można sobie wybierać. I nam to nie przeszkadza. Im nie przeszkadza, że my nie wierzymy. Jest dobrze. A czego wam brakuje po tamtym życiu? Co straciliście, oprócz oczywiście kontaktu z bliskimi? No to, no tak, mi zdarza się, że brakuje mi wiary. Ale w takim właśnie kontekście, że brakuje mi tego, że mogę w coś uwierzyć, że będzie dobrze, bo mimo tej całego strachu przed Armagedonem, to jednak człowiek myślał, że dobra, tu czytam nagłówek, że to się dzieje, że tamto się dzieje i to tylko umacniało przekonanie, że tak, że będzie ten raj na ziemi i będziemy biegać z lewkami i wszystko będzie okej. Okay. A tu w tym napływie wiadomości często sprzecznych, że trzeba się naprawdę naszukać, żeby dotrzeć do sedna informacji, to człowieka czasem strach po prostu taki ogarnia zwyczajny. Czy mi czegoś brakuje? W momencie, kiedy odchodziłem, to na różnych etapach jakieś rzeczy dostrzegałem, że mi ich brakuje. Najpierw mi brakowało towarzystwa i czułem się bardzo samotny. I to jakby miałem ogromną pustkę i w ogóle pamiętam takie rozmowy z Sarą, że uważam, że ja sobie nigdy już nie znajdę przyjaciół, że jestem w takim wieku, że to już jest niemożliwe. Ale sobie zapełniłem tą pustkę. Otworzyłem się, trochę wyszedłem z siebie i nie chcę tak coachować, że wyszedłem ze swojej strefy komfortu, Ale tak było ale trochę pewnie. tak było. Były takie momenty, że brakowało mi jakiejś misji. Ale no na przykład teraz prowadząc kanał, no to jakąś misję czuję, więc jakby Tak. takie rzeczy, których w życiu mi brakowało, staram się sobie zapełniać. I największą stratą jednak jest no, rodzina. W zasadzie głównie to jest tak, że ta moja siostra, no nie? A jakoś się nie skupiam na tych stratach, ponieważ uważam, że więcej zyskałem. Co na przykład? Co zyskałem? W tym momencie żyję bez strachu przed Armagedonem. Ja jako mężczyzna w zborze nie miałem może aż takiego strachu, natomiast po odejściu zaraz miałem taki strach, że no co jeśli oni jednak mieli rację i że jednak ten Armagedon będzie. Musiałem sobie jakoś to poukładać i ciężko mi było sobie no, znaleźć odpowiedzi na wiele pytań. Ja osobiście znalazłem wyjaśnienie w ateizmie i to ateizm mi pozwolił się przestać bać. Więc jakby to jest coś, czego już nie mam. Czyli ten strach przed Armagedonem. On w zborze, czyli jak byłem świadkiem, to on też na jakimś tam stopniu występował. Co jeszcze zyskałem? Czas.
Czas. Czas zyskałem, dokładnie. Widzisz, tak, to jest coś niedocenianego. W ogóle to ja tak, jak ci starsi przychodzili, żeby się dopytać, co tam u nas, to jedną z takich zasłon było, że ja nie mam czasu, ja się muszę zawodowymi rzeczami zająć, no i wtedy mówili, ale wiesz, że bogactwo to jest niepewna rzecz, że dzisiaj jest, jutro nie będzie. Ja tak troszeczkę ich spychałem, mówię, że to teraz mam dużo więcej czasu, mogę się dla rodziny poświęcić albo dla pracy zawodowej. I faktycznie dużo czasu zyskałem odchodząc. To, nie wiem, no tak można powiedzieć, z pół etatu na miesiąc to zajmowało, bo oprócz takiego ogłoszenia, no może nie na co dzień, bo tak bardzo to głosiliśmy w tym momencie, jak się poznawaliśmy i braliśmy ślub. No to wtedy 70 godzin miesięcznie na samo to ogłoszenie. To jest pół etatu. Tak, ale na samo ogłoszenie. A głoszenie liczysz od momentu pierwszej rozmowy do momentu ostatniej. Czyli nie dojazd. Chociaż niektórzy kombinują. Niektórzy kombinują właśnie, że przed wyjazdem sobie zadzwonią, później dojadą, ale to takie już, wiesz, naciągania i kombinacje. Natomiast jakby samo takie zebranie, które było początkowo 3 razy w tygodniu, a później 2 razy w tygodniu, to jak ja, ponieważ ja mieszkałem na wsi, to no początkowo no, wyjeżdżałem o godzinie 16, wracałem o 21. W środku tygodnia, to jeszcze jak chodziłem do szkoły, to jest 5 godzin tygodniowo w jeden wieczór, no nie? Później mieszkaliśmy w mieście, to też było łatwiej, ale te zebrania to są godziny. Po prostu przygotować się do zebrania, zajmowałem się tymi terenami, później literaturą, dzwonienie do tych ludzi, wizyty u innych świadków, którzy byli tacy słabsi duchowo, no to trzeba było ich odwiedzić, ponieważ ja jako mężczyzna miałem ich zachęcać razem z tym moim przyjacielem akurat. Takie mieliśmy zadanie, więc jakby dużo czasu się uwolniło. A ty lubiłeś to takie właśnie, ten kontakt z ludźmi? To nawracanie ich na dobrą drogę? Musiałbym rozdzielić tutaj to, bo samego głoszenia... Tak zwanego chodzenia po domach. Tak, chodzenia po domach to... nie do końca. Natomiast jakby tutaj w górę przejmowało ta misja. Mhm. Natomiast bardzo lubiłem pewne rzeczy, które sprawiały, że czułem się potrzebny. Czyli na przykład jakieś przemówienia przed całym zborem, albo jak te tereny dzieliłem i rozdawałem, no to czułem, że mam jakiś tam cel w życiu, że coś muszę robić i że jestem potrzebny. Więc to akurat lubiłem robić. Troszkę to wśród mężczyzn jest coś takiego. Nigdy nikt się tak nie przyznaje do tego wprost, ale to niby są przywileje, ale z drugiej strony nie dla każdego. Więc jakby czujesz się taki wyjątkowy, taki wybrany jeszcze wśród... Sami świadkowie się czują wybrani, czują się troszkę tacy wywyższeni nad osoby, które żyją wokoło. Jest taka troszkę mania wyższości. Chociaż nikt nigdy tak nie powie, że się czuje wyżej. Trzeba być skromnym. A jak jesteś kobietą, to możesz mieć przywilej mycia toalety. Tak. W zborze? Tak. No bo te przywileje, te tereny, te głoszenia, nie głoszenia, tylko te przemówienia, to są tylko dla mężczyzn. Tak. A jak jesteś kobietą, no to możesz być pionierką i więcej głosić, czyli te 70 godzin, albo sprzątać. Oczywiście mężczyźni też mogą sprzątać, ale mężczyźni mają ważniejsze zadania, więc... Dlatego myślę, że jednak nie ma badań na ten temat, ale jak rozmawiam z osobami, to no, raczej kobiety mają depresję, bo one nie mają jak się tam realizować. W sensie, no znam kilka takich, które na przykład lubią gotować i jak na przykład były takie właśnie większe zbiórki na to głoszenie, to one tam robiły obiad dla wszystkich i potem wszyscy bili brawo, no to a super, wszyscy są zadowoleni, ale nie każda kobieta lubi gotować, a poza tym jak na przykład 100 osób jest w zborze, no to ile tych kobiet może się dopchać jakby do takiego stanowiska, no nie? Więc twoje talenty są marnowane, no nie? Czyli nie możesz się... Niemile widziane jest to, jeśli się uczysz. Masz służyć mężowi, ma mieć to ciasto w domu. Masz być podporządkowana mężowi przede wszystkim.
No oczywiście nikt tego tak nie mówi. No, nie, no, że masz być posłuszna i podporządkowana, tak. To tak. Ale inaczej brzmi, że masz być podporządkowana mężowi, a służyć mężowi, no nie? To takie są drobnostki, takie drobne szczegóły. Czy wiadomo, jak się na przykład jakiś świadek będzie to słuchał, to na pewno się przyczepi, że nam się gdzieś język przejęzyczył, albo że coś tam, że nie, tak nie jest, bo właśnie Biblia mówi, że mąż będzie dbał o żonę, a żona będzie posłuszna mężowi. Czy ja wiem, ja to też znam jakby z tego przykładu, nie wiem, katolicyzmu, że to też te wszystkie zasady są, one pięknie brzmią, one są bardzo szlachetne, ale tak na dobrą sprawę przy egzekwowaniu tego, no to już tak wychodzi, troszkę jest kiepsko. A jeśli na przykład wśród moich słuchaczy, w co jednak trochę wątpię, po tym, co powiedzieliście, ale może jednak jest ktoś, kto słucha podcastów, to jeżeli jest jakiś świadek, to czy jest coś, co chcielibyście takim świadkom powiedzieć? Miejmy nadzieję, że nie odsubskrybujecie po wysłuchaniu, ale różnie bywa. Co powiedzieć? Myślę, że kluczową rzeczą jest to, żeby odważyć się na ten pierwszy krok i zacząć sprawdzać to poza materiałami świadków. No bo, tak jak Sara powiedziała, jeżeli to jest prawda, to nieważne co napiszą, gdzie napiszą, to się obroni. I w sumie tyle możemy powiedzieć, przynajmniej ja. Znaczy, ja bym jeszcze powiedziała, żeby może dla takiej osoby bardzo ważna jest sama wiara w Boga, w Jehowę, i został świadkiem na przykład, bo uznał, że to jest ta słuszny sposób wychwalania Boga. Więc ja bym powiedziała, żeby nie bał się jakby tego, że organizacja i Jehowa to jedno. Znaczy tak nie szedł tą drogą, tylko że nawet jeśli zacznie wątpić w organizację i nie będzie się zgadzał właśnie z pewnymi rzeczami, które my tu mówimy, to żeby nie myślał, że go Bóg za to ukaże, że na przykład będzie miał kontakt z kimś wykluczonym, że na przykład niekoniecznie będzie zawsze chciał w tę sobotę iść na głoszenie, tylko będzie wolał jechać z dziećmi na wycieczkę. Bo nam naprawdę nie przeszkadza to, że ktoś jest właśnie sobie technicznie świadkiem Jehowy, tylko mamy nadzieję, że ci ludzie nie będą po prostu dodatkowo cierpieli. Bo tak przed chwilą off the record rozmawialiśmy o tym, jak jesteście postrzegani. I że wy nie macie, macie misję wielką i macie to zderzenie ze swoimi słuchaczami, którzy do was piszą, widzami właściwie. Ale z mojej perspektywy w ogóle nie świadka, nie osoby w żaden sposób związanej z organizacją, to robicie tak niesamowicie wielką robotę i tak ważną robotę. I to jest taka... To jest prawdziwe głoszenie, ja bym to tak nazwała, że was to taka potrzeba mówienia prawdy. Tak widzę, że ona została i to jest takie piękne, że wy się w tym odnaleźliście. Teraz mam takie wrażenie, że wy po prostu stoicie po stronie dobra, w sensie wy chcecie, żeby po prostu ludzie byli szczęśliwi, żyli w zgodzie z sobą, żeby nie cierpieli, tak jak powiedziałaś przed chwilą, Sara. I dla mnie to jest zachwycające. Znaczy, bo ja się czasem zastanawiałam, czy po co to robić. Ja sobie pomyślałam, czy byłabym, nie wiem, szczęśliwsza, gdybym tego nie robiła. Tylko, że ja wierzę, że to jest słuszne, więc to robię i jakby ponoszę ewentualny ciężar tego, co za tym idzie. Taki typ osobowości akurat. A jaki jest plan na Światusów, na kanał i w ogóle na waszą działalność? Oj, plany to my mamy... Wielkie, ogromne. Ale czasu brak. Czasu brak. Przecież teraz macie więcej. Tak, tak. No ale przecież powiedziałem, że na no pracę tak. zawodową no muszę tak. rozwiedzać czas. Ale słuchaj, możesz zawsze zostać, wiesz, zawodowym światusem. Zawodowym. O, super myśl. No, ten Lloyd, z którym na początku o nim mówiłem, no to on właśnie w ten sposób żyje. To jest jego źródło utrzymania. On pomaga ludziom wyjść z... powiedzmy, z religii Świadków Jehowy. Ci, co wychodzą, to uważam, że wychodzą z sekty. Ale jakby on w ten sposób żyje, bo jeżeli by musiał pracować zawodowo, to nie mógłby aż w takiej mierze się tym zająć. A on po prostu poświęca mnóstwo czasu na to, nie wiem, chyba 3 filmy tygodniowo, które trwają 1,5 godziny, wrzuca... Książki pisze. Mnóstwo pracy. Tak, ale jakby no, być może to jest jakaś opcja.
nie wiem, na razie pod tym kątem jeszcze tego nie rozważamy. Mamy takie plany, które będą związane z jeszcze większą formą pomocy ludziom. Częściowo mamy sprecyzowane. Najprostszym wydawałoby się, a zrobimy tak, zrobimy grupę na Facebooku, ludzie będą ze sobą rozmawiać, będzie super. Ale też nas pewne rzeczy przerażają, jak to ogarnąć, bo nie ze wszystkim mamy doświadczenie, bo to trzeba pilnować, to trzeba moderować, to się trzeba moderować grupę. Zająć i wiadomo, więc jakby wszystko, wiadomo, przyjdzie z czasem. No wszystkim jeszcze nie chcę powiedzieć, bo to już jest jakaś forma deklaracji. Jasne, jasne, tego nie wymagam tego, powiem Boże, tylko... Będą oczekiwać. Chociażby też chcemy bardziej pójść troszkę w tą stronę, żeby pomóc pewnym ludziom, którzy pomogą następnym ludziom. O. Tak, bo to jest właśnie piękne, że na przykład ja dostaję wiadomości, bo to ja mówię, że ja dostaję, bo na przykład na Instagramie mi piszą, ale też dostajemy na maila i to są nasi widzowie i na przykład oni piszą, że wyjaśniają komuś, że jakby oni głoszą sami innym. Tak się śmiał nasz kolega, że na przykład puka do kogoś właśnie świadkowie i oni wiedzą, z nimi rozmawiać i mówią, że nie są niemili, tak jak kiedyś byli, tylko podają jakiś tam argument i nagle widzą po twarzy, widzą, że albo coś ruszyło tego świadka, albo że on zezłościł się i nagle pokazał jakby to swoje oblicze i on nakrzyczał na przykład na tego widza naszego. I to jest właśnie ciekawe, że się ludzie nauczyli czegoś o świadkach, jak z nimi rozmawiać, jak ich traktować właśnie w też miły sposób. I troszkę mają większą wiedzę, że nie tylko, a to są ci ludzie, którzy w sobotę będą do mnie pukać, jak będę gotować rosół na niedzielę. Ja w ogóle wpisywałam sobie ostatnio w Google przed rozmową z wami hasło, jak rozmawiać ze świadkami Jehowy. I szczerze powiedziawszy, oczekiwałam jakichś takich pytań, które by mi jeszcze dodały coś do tego mojego tam szkieletu, który wam przesłałam przed wywiadem, znaczy przed naszą rozmową. I wszystkie wyniki, jakie były, to było, jak ich zagiąć, jak ich zamknąć. Takie po prostu agresywne. I szczerze powiedziawszy, miałam wtedy w ogóle taki, jakby zrozumiałam też ten taką jeszcze jedną z waszych misji właśnie, żeby tak z tymi świadkami nie postępować, bo nie, to są bo po prostu nie, dobrzy nie o to ludzie. Chodzi, bo oni, nawet jeśli ich zagniesz, to oni nie sprawią, że przestaną być świadkami, tylko jeśli na przykład będzie dla nich miły, no to się poczują prześladowani, to ich jeszcze utwierdzi w tym, że to jest słuszna religia, pokaże im, że te światuzy to są takie złe i oczywiście ich prześladują i w ogóle. A nawet jeśli biblijnie ich zagniesz, no to właśnie tak jak Edwin mówił w swojej historii, na pewno coś tam wyjdzie, że będzie napisane w strażnicy, że tutaj ktoś nie miał racji. I myślę, że raczej lepiej być miłym, a jeśli naprawdę nie mamy siły z nimi rozmawiać, bo nie chcemy, to można to powiedzieć konkretnie, naprawdę. Zapiszcie sobie, nie pukajcie do mnie. Tak. Ostatecznie można, nie zachęcam do kłamstwa, ale no jak już naprawdę ktoś nie umie powiedzieć, nie chce z wami rozmawiać, bo się boi, może powiedzieć, jestem odstępcą i wtedy na pewno już nie przyjdą. Tak, a wracając w ogóle jeszcze trochę do tego pytania, o te cele, o te misje. Tak. To jeden z takich celów, które sobie początkowo zakładaliśmy, to widzimy, że on się realizuje, ponieważ chcieliśmy troszkę odczarować ten temat, który jest tematem tabu. Ludzie w ogóle się wstydzą rozmawiać na ten temat. Ludzie wstydzą się powiedzieć, a rozmawiałem tam z Jehowymi, rozmawiałem i jakby unikają tego. Na przykład wielu nas nie subskrybuje, no bo albo się wstydzi, albo są świadkami i nie mogą, ale widzimy, że tu się zmiany robią, bo na przykład ludzie poruszają ten temat sami z siebie, w ogóle na jakichś kanałach, które nie są związane w ogóle ze świadkami. Gdzieś tam nawet dzisiaj natknąłem się na jakiś filmik, ktoś tam opowiadał i mówi, tak, no, bo wiecie, bo my oglądamy ten kanał Światusy, no nie? Okej, zawsze miło, ale bardziej się tu skupiam na tym, że jakby temat staje się bardziej popularny, zwiększa się świadomość ludzi, a przez to, że się zwiększa świadomość ludzi, to też zwiększa się świadomość dotycząca zagrożeń, jakie się wiążą z tym, żeby tam wstąpić. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to niech sobie wstępuje, to jego sprawa, ale przynajmniej niech będzie to świadomy wybór. Dobra, a jakbyś mógł powiedzieć o takich największych zagrożeniach?
Znaczy, jakbyście oboje mogli. No właśnie, pierwsze, no. Co to jest decyzja w jedną stronę. Czyli najpierw, jeśli co innego oczywiście, jak jesteś wychowany, tak jak my, ale jak na przykład ty osoba dorosła, załóżmy, że stwierdzasz, dobra, zostaję świadkiem, chociaż to nigdy nie jest tak pstryk, tylko to jest cały proces, no to najpierw będą ci kazali zmienić twoje życie. Nie wiem, jeśli żyjesz bez ślubu, to będą ci kazali wziąć ślub. Jeśli palisz papierosy, no to musisz rzucić. Jeśli, nie wiem, twoja praca jakoś jest sprzeczna z zasadami organizacji. Na przykład pracujesz w fabryce bombek, jak jedna nasza znajoma. Znaczy odsyłam w ogóle wszystkich słuchaczy teraz do odcinka waszego. Jest fenomenalny właśnie o tym, czego nie może robić świadek Jehowy. W sensie, jak nie może pracować, gdzie na pewno nie... nie. No zakazane zawody. To będę musiała zmienić. Właśnie. Jeśli byś miała tu zamiast na przykład obrazu, nie wiem, jelenia, byś miała jakiś obraz katolicki, jakąś Marię czy coś, to musisz to też się pozbyć, najlepiej wyrzucić i zniszczyć. Chociaż to też nie jest takie oficjalne zacenie, po prostu pozbyć się. No najlepiej się pozbyć, zniszczyć, a nie sprzedać, to nie? Tak. To jeszcze taka ciekawa. No i oczywiście musisz przez przynajmniej kilka miesięcy poznawać wierzenia świadków Jehowy, takie specjalne. Ale masz studium, chodzić na głoszenie, zostać tym nieuszczonym głosicielem, zacząć chodzić po domach i dopiero wtedy masz taki, nazwijmy to egzamin, to jest taka rozmowa, w której... Sto parę pytań o wierzenia świadków Jehowy i wtedy dopiero zostajesz świadkiem Jehowy, pytają się, czy na pewno tego chcesz, to mówisz, że tak. I potem jest ten chrzest. I jakby w tym momencie... Nie ma odwrotu. Nie ma odwrotu. Znaczy, bo przez te miesiące albo nawet lata odwróciłaś się już od swoich aktualnych znajomych, bo nie są świadkami, więc nie są dobrym towarzystwem. Być może od rodziny, bo albo twoja rodzina tego nie zaakceptowała, więc nie. Albo ty od nich, bo na przykład mama czy tata ci mówi, że no co ty robisz, marnujesz sobie życie, więc też ucinasz z nimi kontakt. I masz całą swoją tą bazę, ten taki rdzeń relacji w tej organizacji. Więc już nie możesz tego porzucić, bo jakby nie masz do kogo wrócić. Tak. I te zagrożenia, których tutaj... Ty wspomniałeś, że jeżeli zdecydujesz się odejść, bo świadkowie mówią, że jeżeli przystępujesz do nich, to wiesz, na co się piszesz, że to jest świadoma decyzja, ten chrzest i wszystkie konsekwencje znałaś. No to już nie do końca tak jest, ponieważ ten proces zostania świadkiem to najczęściej opiera się na studium. Studiuje się z nimi dwie publikacje. Pierwsza to takie podstawowe nauki, a w drugiej są opisane takie właśnie, takie zawiłości, jak chociażby to zrywanie kontaktów z rodziną i tak dalej. I na przykład często zdarza się tak, że tą drugą książkę już się studiuje po chrzcie, albo zaczniesz ją studiować, więc o pewnych rzeczach dowiesz się po chrzcie. Tak, co ważne, na przykład nigdy jako kobieta, ani nawet przed chrztem, nie będziesz miała dostępu do książki dla starszych, w której jest wprost wypisane, za co komu grozi wykluczenie, jakie są procedury. Więc jakby podpisujesz w teorii umowę, taką symboliczną, ale nie masz możliwości jej przeczytać. Tak. I te najważniejsze zagrożenia, bo na tym się trzeba skupić, bo myślę, że w każdej religii, w każdej grupie można było znaleźć mnóstwo. Natomiast to, o czym chcemy mówić, jeżeli zostajesz świadkiem, to i zdecydujesz się kiedykolwiek odejść, to zrywane są z tobą kontakty, wszyscy znajomi, przyjaciele, rodzina zrywa z tobą kontakty. Nie jest tak, że w 100% każdy z tobą zerwie, bo czasami ta więź matki czy ojca z dzieckiem będzie silniejsza, ale będą jakieś naciski. Drugim takim zagrożeniem to jest to, że są, chodzi mi o krew, ale to tak się nazywa, że są ofiary strażnicy, no, takie osoby, które oddają swoje życie w myśl idei, że nie mogą przyjąć krwi, bo krew jest święta w oczach Boga. Tak świadkowie uważają. W związku z tym bardzo często, kiedy nie ma innej metody, to świadkowie wybierają śmierć, chociaż wprost tego tak nie nazywają. Mówią, że zdecydują się na każdą inną metodę leczenia, albo że dla swojego dziecka zaoferują inną metodę leczenia, chcą je ratować za wszelką cenę, z wyjątkiem tej metody. Czy to jest w ogóle coś, czego ja nie potrafię zrozumieć? Jakby wszystkie te zasady mają dla mnie sens pod takim kątem, jeżeli założyłabym organizację, którą chcę bardzo kontrolować, ale tego nie jestem w stanie zrozumieć. Czemu to służy, że... To znaczy tak, to już jest długa historia w ogóle tego wierzenia, bo początkowo świadkowie Jehowy mogli przyjmować krew. Ja nie wiem, w którym roku dokładnie, ale chyba w 50. którymś, ale mniej więcej tam kilkadziesiąt lat temu wprowadzono taki zakaz i
I jeżeli on nawet w dobie, no w dzisiejszych czasach, on wydaje się nielogiczny, to świadkowie nie są w stanie się z niego wycofać, nawet jeżeli by sami stwierdzili, że on nie ma już sensu, że jednak się pomyliliśmy. Bo to by świadczyło ewidentnie o tym, że mają krew setek albo tysięcy ludzi na rękach, którzy stwierdzili, no mamy zakaz przyjmowania krwi i umieramy, albo dziecko zmarło, więc oni nie są w stanie się wycofać, aż szczerze wierzą w to, że... Znaczy przynajmniej z tego, co piszą, to wierzą, że tak trzeba robić. Więc nie byłoby łatwe to zmienić. To, że nie przyjmują krwi, to wynika z tego, że uważają, że krew jest święta w oczach Bożych, że trzeba wylać na ziemię i że Biblia każe się od niej powstrzymywać. No i z tego stworzono taką naukę, która również jest rozszerzana o transfuzję krwi, która ma służyć ratowaniu życia. Jako przykład się podaje, że jeżeli by ci lekarz zabronił pić alkohol, to nie będziesz sobie go wstrzykiwać w żyłę, no nie? Brzmi logicznie. Ale zastrzyk w szpitalu przyjmiesz. No, ale nie z krwi. Ale nie z krwi. Tak. No, więc jakby to jest niepojęte, chociaż my, nie wiem, ciężko mi określić, czy ja bym jako świadek przyjął krew, ponieważ dopiero w takim momencie, w którym spotykasz się z taką trudną sytuacją, uruchamiają się pewne emocje, których teraz nie jesteś w stanie zrozumieć, nawet opisać. Więc wydawało mi się, że zawsze będąc świadkiem powiedział, że nie, nigdy nie przyjmę krwi, nawet jakbym miał umrzeć. I nawet jak moje dziecko by miało przyjąć, dać krew, to nie, trzeba ratować je w inny sposób. I zawsze się tą myśl o śmierci by odsuwało. Natomiast nie wiem, jak bym zareagował. Znamy osoby, które nie przyjęły krwi i słyszeliśmy, i które nie przyjęły krwi i przeżyły, ale są też osoby, które nie przyjęły krwi i z tego powodu zmarły. Więc jakby to jest też zagrożenie, o którym trzeba powiedzieć. I to zagrożenie, które... Trzeba powiedzieć, że coś się zmienia w związku z tym. Mam na myśli to wykorzystywanie dzieci, ponieważ raz, że państwo pewne, państwo, państwa różne, pewne naciski robią na organizacje religijne przez zmianę prawa, więc te organizacje religijne muszą się do niej dostosować, chociażby w Polsce jest obowiązek zgłaszania każdego przypadku do władz, ale w niektórych krajach kompletnie nie ma takiego obowiązku i świadkowie wtedy nic nie robią. Natomiast niby w Polsce jest obowiązek zgłaszania, natomiast jest tak, że świadkowie najpierw mają zadzwonić do biura oddziału, które ich pokieruje, co mają zrobić. Często, mimo tego, że jest obowiązek, to się z takimi rzeczami nic nie robi. Więc my, to też był taki powód, dla którego taka trzecia nasza zasłona dymna przed starszymi, którzy pytali się, co się z nami dzieje, mówiliśmy, że nie chcemy rozmawiać, to ja mówiłem, że ja mam dwie córki, ja się boję o nie, zboże, bo przecież nie powiesz mi, że jest zboże pedofil. I zawsze było takie wymijanie, no ale przecież będziemy chronić dzieci. Mhm. Ja mówię, czy mi powiesz, że mam uważać na tą osobę? Konkretnie, to jest pedofil, chroń dzieci, uważaj. No ale będziemy chronić, i tak w kółko, bez sensu rozmowa. Więc to są takie podstawowe zagrożenia, z którymi się trzeba... Tak, odnośnie dzieci jeszcze dodam, bo to często się nie zdaje sprawy, że na przykład się wyrusza do tej służby grupowo. I na przykład wyrusza grupa 18, czy tam 15 osób i na przykład twoje dziecko, powiedzmy 8-10-letnie, twój synek na przykład, idzie do tej służby nie z tobą, bo ty na przykład idziesz swoim mężem, to tylko... To po domach. Tak, z mężczyzną na przykład, starszym, 40-50-letnim. I ja oczywiście tu nie mówię, że wszyscy mają wiadomo jakie skłonności, ale skąd się te przypadki molestowania biorą? Jakby są po prostu warunki, bo nie podejrzewasz, że nie wiem, taka osoba, która jeszcze ma pozycję autorytetu często. Zazwyczaj przecież chyba do takich przypadków molestowania dochodzi nie, że jakiś pan wciąga dziecko w krzaki, tylko to są osoby, którym się ufa, które się zna, które są blisko, bo mają zaufanie dzieci do nich. Straszne. Czyli to najważniejsze rzeczy, bo tak w sumie powiedzieliśmy o nich na końcu, ale może to też jest dobre, bo to trochę pokazuje właśnie, ja pamiętam, że kiedyś byłam na jakimś takim kazaniu czy wykładzie w kościele,
gdzie właśnie był jakiś ojciec dominikanin i on właśnie mówił o tym, dlaczego Świadkowie Jehowy to jest sekta. I ja pamiętam, że wtedy mi się jakoś tak coś w głowie ułożyło. I pamiętam, że potem miałam takie poczucie, że przecież nie można dyskryminować innych religii i tak dalej, że przecież to wierzymy w tego samego Boga. Ale jednak faktycznie jakby koszt tej wstąpienia do tej organizacji, czy bycia w niej jest bardzo wysoki. Jest taki wbrew w ogóle takim biologicznym i emocjonalnym w ogóle regułom, nie? No on oczywiście ma też swoje pozytywne aspekty. Jak chociażby masz takie poczucie wspólnoty, bo to jest naprawdę, nie wiem jak to nazwać, dobrze zorganizowane tam, że spotykasz się regularnie z pewnymi osobami, łączą was wspólne cele. Zresztą świadkowie o sobie mówią, brat i siostra, prawda? Tak, bracia i siostry. Więc wyruszacie na to chodzenie po domach, do tej służby, tak świadkowie mówią, razem, wspólną misję wykonujecie. Często są zawierane przyjaźnie w ramach, znaczy zazwyczaj tylko w ramach tej religii, ponieważ no, ta izolacja z zewnętrznym światem jest no, bardzo, bardzo duża, ale jakby masz wypełnione życie tam w środku. Tak, i mówi się też, co masz myśleć, więc to dla niektórych jest wygodne. Na przykład w Matrixie, w tym filmie było, jedna postać postanowiła wrócić do Matrixa, bo... Zapomnieć, to było dla niej wygodniejsze. Nie widzę z błogosławieństwa. Tak, 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 tak. Ale wiesz, ja na przykład uważam, że taki na przykład mój dziadek, on jest też świadkiem, ale on już ma tam ponad 70 lat. On nie jest taką groźną osobą, która na przykład kogoś tam wciągnie, więc jakby nie jest szkodliwy społecznie, ale to, że on chodzi sobie na te zebrania, że wyjdzie sobie na to głoszenie, ja uważam, że nawet dobrze dla niego, bo ma jakiś tam cel w życiu mimo swojego podeszłego wieku, więc jakby mi zupełnie to nie przeszkadza. Natomiast uważam, że no wiele osób, które tam wchodzą, no mogą wyrządzić szkodę wciągając nowych członków, chociaż zdarza się to coraz rzadziej. I raczej jest upływ świadków, przynajmniej w Polsce i w krajach Europy szczególnie, bo na świecie jest tam jakiś niewielki, ale jest przyrost świadków. Natomiast Polska jest ewenementem, bo tutaj uciekają po prostu ludzie bardzo lawinowo. Bardzo dużo, prawda? Tak, to jest na skalę świata ewenement. Chociaż robi się te same rzeczy w różnych krajach świata, no nie? Ciekawe. Jest na pewno duża zależność między dostępnością internetu, a tym, ile osób odchodzi od świadków i tym wzrostem. To nawet Lloyd w swojej książce takie badania przeprowadził. I jest tutaj zależność, no bo ludzie mają dostęp do informacji. Ja uważam, że wiedza to jest po prostu potęga, więc jest takie narzędzie, które... Tak, no im więcej osób nagrywa w języku właśnie, świadkowie mówią w języku serca, czyli twoim tym ojczystym miałam powiedzieć, native. No to tak, po angielsku oczywiście możesz sobie obejrzeć, możesz to zrozumieć, nie każdy, no ale powiedzmy, że możesz, ale jakby to tak do ciebie nie trafia, tak jak masz materiały po polsku, a tutaj, no ja pamiętam, jak my oglądaliśmy też polskich youtuberów, nie oglądaliśmy Lloyda, ale był właśnie Jarek z Prawdy o Prawdzie, tam było jeszcze kilka innych kanałów. I to też nam wtedy pomogło. Chyba mamy wszystko, co chcieliśmy dzisiaj powiedzieć, tak mi się wydaje. Przede wszystkim zachęcam was do tego, żebyście odwiedzili YouTube'a Sary Jedwina, Światusy, tak się nazywa kanał. Zasubskrybujcie go, bo jest naprawdę świetny. Też treści się pojawiają dużo częściej niż u mnie ostatnio, ale tam się dowiecie dużo więcej, jest o wiele więcej szczegółów. Też możecie poznać rzeczywistość i taką codzienność Sary Jedwina, bo ostatnio zaczęli nawet nagrywać vlogi, widziałam. I bardzo was zachęcam do tego, żebyście oglądali, subskrybowali, komentowali. Jeżeli znacie może kogoś, kto jest właśnie w jakiejś destrukcyjnej organizacji, czy grupie, czy religii, być może nawet Świadka Jehowy, to co? Czy podsyłać mu, czy nie? To jest trudne pytanie. Bo nawet mamy taki odcinek, czy jak wybudzić. I tam pierwsza część tego odcinka, kilkanaście mówimy o tym,
żeby się dobrze zastanowić, bo może komuś zniszczymy życie. Tak, chociażby tak jak mój dziadek. Gdyby on odszedł, to jego świat by się zawalił. No nie, więc gdyby na przykład... Czy to ja się odstranię na przykład, nie wiadomo. No nie wiem, no gdyby my naciskając na nią, pewnie byśmy jej małżeństwo mogli popsuć, bo jej mąż to jest ta osoba, która zrezygnowała z kariery sportowej piłkarza na rzecz zostania świadkiem. Więc jest to taka osoba bardzo, no, bardzo zaangażowana. Natomiast nie zawsze to jest dobre, no tak jak wspomnieliśmy. Niewiedza może być błogosławieństwem dla wielu osób, więc ta osoba, która... No, inaczej, ja uważam, że zawsze lepiej jest mieć wybór. Tak. I bez niż go nie mieć. Niż go nie mieć, no ale tutaj na kogoś zawsze spadnie ta odpowiedzialność za czyjś los. Czyli może można im dać te 20 punktów. No, być może, tak. Być może się to. Bo te materiały, jeśli chodzi o samych tych Dominikanów, tą stronę sekty Dominikanie, to one tam nie mówią o żadnej wprost religii czy grupie. Tak. To jest bardzo ogólnie. I to jest dlatego bardzo dobre narzędzie, które dla świadków również może być trzeźwiące, ponieważ nie załącza się wtedy ich taki filtr na te informacje, które powinni odciąć. No z drugiej strony są to Dominikanie. No z drugiej strony tak, ale no nie atakują świadków. I to jest, no nie atakują. To jest właśnie ta rzecz. Czyż nawet taka sekciarska organizacja to może być właśnie jakaś korporacja, bo też korporacje tak często działają. Tak, to jest właśnie ciekawe, że mogą to być różne jakieś tam grupy sprzedające tak, różne rzeczy. Tak, MLM, tak. Dokładnie. No więc trzeba się zastanowić, ale generalnie nam będzie miło, jak ktoś tam zajrzy, obejrzy, nawet jak się wypowie i nie będzie się z nami zgadzał, to przecież my nie mamy z tym problemu. Zresztą, tak ludzie jak, są różni, no. Tak, a poznanie perspektywy drugiej osoby to coś, co uszlachetnia człowieka. Ja na przykład się cieszę, jak piszą, rzadko się zdarzają, bo jednak większość osób raczej ma doświadczenie podobne do naszych, ale czasem zdarza się, że ktoś pisze, nie, moja mama była świadkiem i ona to mi pozwalała robić to i tamto i poszłam na studniówkę i wpłacałam na, nie wiem, na orkiestrę i coś tam jeszcze robiłam, a ja mówię, super, że twoja mama mimo bycia świadkiem na przykład tak robiła. Ale niestety jest pełno osób, które zabroni robić tego wszystkiego jeszcze większej ilości rzeczy. Więc ja się cieszę, że i też mam taką nadzieję, że może dzięki temu zamiast dokręcania śruby u świadków, to się rozluźni, że oni zaczną właśnie chodzić na zajęcia pozalekcyjne, zaczną mieć jakieś pasje, pójdą na studniówkę. Wszystkie rewolucje też zazwyczaj to jest taka kropla, która drąży skały. Może właśnie się trochę ta organizacja poluzuje, chociaż... Jak gadam zawsze z Lloydem, właśnie tym aktywistą, on się pyta, jaką widzę przyszłość, więc ja mówię, że to nie jest realne, ale ja naprawdę bym nic nie miała przeciwko temu, żeby to się zrobiło jak jakiś protestantyzm czy coś, żeby to była po prostu religia, że sobie w niedzielę idą ludzie, nie wiem, do kościoła, inni na zebranie, a poza tym mają swoje życie, które nie są kontrolowani. O. Tak. To jest taki trochę wielki brat. Tak, a potem spotykamy się razem na obiedzie i... I niech mają, i niech się nazywają na przykład świadkami Jehowy i ja będę, nie będzie mi to przeszkadzało. I tego chyba życzymy nie tylko wszystkim świadkom Jehowy obecnym i byłym, żeby się pojednali jedni z drugimi, ale też w ogóle wszystkim ludziom, żeby żyli w zgodzie ze sobą i z innymi. I z takim przesłaniem chyba możemy zakończyć tę rozmowę. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję. To chyba my dziękujemy. A, przestańcie. Jestem zaszczycona, że przyszliście, że mnie odwiedziliście. W sumie taka wizyta duszpasterska. Nie, ale duszpasterska by nie mogła być u świadków, bo kobieta jest. To by do ciebie dwóch facetów przyszło. Widzisz. Ale nie przyszłoby, bo jesteś sama w domu. Nie, u świadków nie. U świadków wchodzą głosząc, ale tak wizytę, żeby kogoś pokrzepić, to tylko mężczyźni. Okej, okay, dobra. No, ale nie ma mężczyzn u ciebie w domu, więc sobie by nie mogli przyjść. No nie ma. Nie no, dwóch mężczyzn może, bo wtedy jest ta trzecia osoba jako przyzwoita. Mój przyszły mąż pewnie właśnie ten czeka na sygnał, żebyśmy zjedli obiad, bo może mu ciasto zrobić jeszcze. Żartuję. Bardzo wam dziękuję, życzę wam wszystkiego absolutnie najlepszego, żeby się wszystkie wasze plany dotyczące waszego życia i osobistego, i związanego z kanałem, i z waszą działalnością rozwinęły, żebyście dalej robili tyle dobrego, ile robicie. I tyle. I bardzo wam dziękuję. My też dziękuję.